Kiedyś założyłem się z piłkarzami Legii, że jak ograją Wisłę pierwszy raz od 13 lat na wyjeździe, to rzucę palenie. Po jednym z najgorszych meczów w historii Legia wygrała 1-0 w Sosnowcu. Dixon Choto z tym jego szerokim uśmiechem biegł krzycząc: "Od dziś nie palisz!" Janek Urban powiedział: "Będziesz musiał znaleźć inny nauk. Polecam seks." To była anegdota Adama Lewidziuka, którego serdecznie pozdrawiamy. Dziennikarz od lat przy Legii, który wystawia znakomite świadectwo Janowi Urbanowi, jeśli chodzi o to, jakim Jan Urban jest człowiekiem. Ja mam przekonanie po wszystkim, co słyszę o Janie Urbanie, również z ust Adama, ale z ust innych wielu osób, że jest to jedna z najsympatyczniejszych, najcieplejszych, najfajniejszych, najweselszych postaci w polskiej piłce, z którą chętnie usiadłbym nawet nie przy bezalkoholowym piwie, ale przy Wigilii. Albo przy herbacie. Ale nie wiem, czy to wszystko i tak, to nie są argumenty warsztatowe po prostu. Ja jestem trochę rozczarowany, bo liczyłem po tym z wszystkim, co zdziałaliśmy w ostatnich miesiącach i co my jako dziennikarze zrobiliśmy, bo zatrudniliśmy Michniewicza, zniszczyliśmy Michniewicza, zwolniliśmy Michniewicza, piłkarzy zaszczuliśmy. No dużo zrobiono. Więc liczyłem, że PZPN pójdzie po rozum do głowy i teraz, kiedy będzie chciał cokolwiek zrobić, otworzyć rano swoją siedzibę, to najpierw zabezpieczy się medialnie właśnie. Jakieś sobie takie stworzy pewne możliwości, żeby w razie czego przekaz poszedł właściwy. I do końca wierzyłem. Jeszcze sprawdzałem telefon dosłownie przed sekundą, czy nie ma jakiegoś kontaktu z PZPN. Słuchajcie, strasznie nam atakują tego Urbana. Weźcie, powiedzcie, że fajny, sympatyczny gość. Ale nie było tego kontaktu, więc niestety sami z siebie jesteśmy w stanie tylko tę fajną anegdotę przeczytać. Ale chciałbyś, żeby PZPN wystosował oficjalne oświadczenie na PZPN, tak jak było oświadczenie rozumiem. Oficjalne oświadczenie PZPN. Jan Urban jest bardzo miły i bardzo sympatyczny. Koniec oświadczenia. Tak. Zastanawiamy się, co wam możemy jeszcze powiedzieć, drodzy kibice, i zrobimy to wkrótce, bo to jest zawsze ten cliffhanger do następnego oświadczenia. Po prostu PZPN po tym oświadczeniu pójdzie bardzo mocno w kierunku ocieplania i tak już gorącego wizerunku Jana Urbana. Jan Urban ratujący małe kotki, które wpadły do przerębli. Będzie specjalne nagranie. Jan Urban, 98 rok, kroi na Wigilii karpia. Podaje, tak? Wszystko. Wszystkie właściwe ruchy wizerunkowe zostaną wykonane, ale to i tak może nie wystarczyć. No ale widzisz, to jest właśnie, że nie wyciągałem wniosku. Znowu, że PZPN miał coś sam robić i tak dalej. Jest przyjęte, piłkarze i selekcjoner pokazali, że trzeba dziennikarzom powiedzieć, że jak donoszą nasze źródła w PZPN, Jan Urban ratował koty. Tak. Jeden z moich znajomych w PZPN-ie, blisko zarządu, powiedział, że Jan Urban kiedyś wrzucił 5 zł do fontanny i jak potem się zorientował, że ktoś wyjął tę 5 zł, bo potrzebował bardzo na nowe buty, to Jan Urban mu kupił te buty. Tak było. Prawdopodobnie. I tak PZPN powinien działać. Jan Urban nigdy nie prosi o grosika w sklepie. Nie, dokłada. Wychodzi tak, mam tutaj 30 groszówek, proszę, będzie pani miała, żeby tam wydać. Piszcie też w komentarzach, jak będzie ocieplany wizerunek Jana Urbana, w jaki sposób. Przeczytamy chyba w tytrykach piątkowych za tydzień, prawda? Będziemy to tak zbierać zamiast na wtorki. Najlepsze, co jeszcze PZPN użyje, żeby ocieplić wizerunek, przekonać? Ja nie zdziwię się, jeśli okaże się, że Jan Urban, jego daleki przodek, był kluczową postacią w wygraniu bitwy pod Grunwaldem. Tam był taki rycerz i on przebił mieczem, no nie Jurlicha von Ungingena, ale tego drugiego, jego szwagra. Dobrze się ugryzłem, więc bym powiedział, że jednym z przodków Jana Urbana był papież Urban. Ale przecież papież, no to... Znaczy, wspominaliśmy ostatnio, że Czesław Michniewicz jest winny wszystkiemu złu. Że tak. Wypełzł z wody, tak? I całe zło się zaczęło, prawda? To chyba tetrapod był tym zwierzęciem, które wypełzło z wody, tak? Nie wiem, tak moja pamięć wydaje. Nie sięga tak daleko. Pierwsza ryba, która wypełzła wodę i przez nią jest całe zło, smutek, rozpacz i wszystko, co nam się przydarzyło. I przodek Jana Urbana to była ta ryba, obok której mówi: zostań w domu, wracaj, jest dobrze w tej wodzie.
po co ci rozpacz, praca i generalnie, wiesz, smutki i emocje? Zostańmy rybami, stary. No ale nie posłuchał przodek Czesława Michniewicza i poszedł. I tak to się właśnie skończyło, że teraz będziemy musieli się mierzyć z Janem Urbanem w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Ale kojarzysz takie zdjęcie takiego smutnego, no wszyscy kojarzymy, smutnego Roberta Lewandowskiego, tak? No, kojarzę wiele zdjęć smutnego Roberta Lewandowskiego, bo zdjęcia. On ma ponad 100 występów w kadrze, tych zdjęć naprawdę dużo uzbierało smutnych. Tak myślałem sobie, że wiesz, gdy zwolniłeś Michniewicza, a producent zespołu Milano wymyśla ci Jana Urbana na selekcję reprezentacji Polski. Tak, znaczy ja myślę, że od tego w ogóle musimy rozpocząć, że znaczy zaraz się przedstawimy, ale dlaczego poruszamy temat Jana Urbana? Bo sami jesteśmy tym zaskoczeni. Tak? Jeszcze wczoraj byliśmy przekonani, przedwczoraj właściwie, że no pogadamy pewnie sobie o tym, że Wisła Kraków ma lewego obrońcę i 43 miliony długu. Ale okazało się, że naprawdę dużo poważnych ludzi traktuje Jana Urbana jako... I Dariusz Dziekanowski. I Dariusz Dziekanowski też traktują Jana Urbana jako poważnego kandydata na nowego selekcjonera reprezentacji Polski. I powiedzmy, że to jeszcze... No, zdarza się, że różni poważni ludzie w polskiej piłce robią różne rzeczy, które są kontrowersyjne, o tak bym to określił, że można nad nimi dyskutować. Ale w dodatku jeszcze Piotrek Koźmiński, czyli jeden chyba z najlepszych newsmenów w Polsce, podaje, że to jest główny kandydat. Ja powiem więcej. Wiele można powiedzieć o Łukaszu Cionie. Wiele rzeczy nawet dotyczących tego, jak posługuje się interpunkcją. Ale ja rozmawiałem raz z Łukaszem Cioną i słuchajcie, każdy, kto wie, w jakich kręgach porusza się Łukasz Ciona, on jest zorientowany, jeśli chodzi o teren PZPN-u. Tego nie można było odebrać. Rozmawiałem z nim kiedyś bezpośrednio o Mieczysławie Golbie. Wiedział naprawdę dużo o Mieczysławie Golbie. Mieczysław Golba jest wysoko umocowanym działaczem PZPN-u i już powiedział, że jest trzech kandydatów. Tak? I Łukasz Ciona mówi, że jest najbardziej mocnym kandydatem polskim Jan Urban w tym momencie. I co ważne, bo to jest moim zdaniem szansa Kuba na piłkarskie słowo roku 2023, to będą dosłownie dwa słowa. Henryk Kula. Henryk Kula. Jak z takiego tylnego fotela okazuje się zarządzać polską piłką. Nazwisko Henryka Kuli pojawia się znowu jako forującego Jana Urbana. Jan Urban wypływa. I to rzeczywiście, Kuba, tydzień temu rozmawialiśmy o Janie Urbanie gdzieś tam w trakcie programu. Anegdota na 3 minuty. Nie sądziliśmy, że to chwyci. Że to chwilowe zdarzenie, które zdarzyło się, ponieważ zdarzenia lubią się zdarzyć. A tymczasem od tamtej pory jest kula śnieżna i w zasadzie Jan Urban jest w tym momencie centralną postacią polskiej piłki. Zaczyna się i kończy na nim dyskusja. To jest szokujące. No ja właśnie tak, wydawało mi się, że to będzie, no jest jakiś dziennikarz, który bardzo lubi Jana Urbana, tak, bo właśnie tak. Jan Urban coś mu pomógł, nie wiem, uratował go przed pędzącym autobusem. Albo uratował mu kota z przerębli. Dokładnie. Ugasił mu pożar w domu i wynalazł szczepionkę. Jan Urban zawsze też. Kapcie podomowe daje. I dlatego ten dziennikarz mówi, Jan Urban tylko. Jeśli, i tak to ładne sformułowanie Paweł Paczel w swoim tekście na Weszło między innymi użył, że jeśli Polak to, że fajne jest wprowadzenie tego ograniczenia, jeśli Polak to. I tutaj akurat ten dziennikarz mówi, jeśli ktoś z kręgu moich najbliższych znajomych, którzy ratują mi dzieci, no to tylko Jan Urban, bo wśród moich znajomych, którzy ratowali mi dzieci, to tylko Jan Urban się jest trenerem, tylko on ma UEFA Pro. I okej, mówię, no dziennikarze mają swoje sympatie, antypatie, ja też sobie żartobliwie powiedziałem, że Kazimierz Moskal byłby... Marcin Puska, tak, że to są bardzo w porządku trenerzy, że ja mam papiery UEFA-C, no i w Tetrych Menedżerze wielokrotnie pokazywałem, że przy odpowiedniej pomocy asystentów coś się udaje zdziałać z reprezentacją Polski. No i mówię, okej, każdy ma swoje sympatie, antypatie, każdy dziennikarz może sobie zaproponować kogo chce, nawet swoją rodzinę najbliższą i tak dalej. Ale potem już idziemy dalej. Życie toczy się dalej, wracamy do poważnych. Ale później rzeczywiście dziennikarze i osoby, przy których rzeczywiście zweryfikowaliśmy to, że nie są w żaden sposób spokrewnione z Janem Urbanem, ani nie są u niego zadłużone, wysuwają tę kandydaturę i to się robi coraz poważniejszy temat. Tak. I dlatego będziemy musieli go jeszcze trochę omówić. To jest program Tetrycy. Jest piątek pewnie. Mamy nadzieję, że jest. I okolice pewnie godzin 10:00. Możemy się jakoś przedstawić ładnie. Znaczy, wiem. Henryk i Kula? Henryk i Kula pasuje, chociaż ja myślałem, że ja bym mógł być wieści z Głowna, a ty wieści ze Strykowa.
Dobrze, jeśli wiecie, okazało się, że trafiliśmy do tej gazety. To tak jest naszego udziału. Jeśli ktoś chce, to jest taki biały kruk. Ale wydaje mi się, Kuba, że Henryk Kula. Ktoś ostatnio pytał, kto byłby Thanosem w uniwersum polskiej piłki. Siedzi Henryk Kula i tak pstryk co do kandydatów na selekcjonera. Ale to jest w ogóle interesująca sprawa, nie? Że tam o tych baronach trochę przycichło przez jakiś czas. Zwłaszcza na finiszu kadencji Zbigniewa Bońka już się o tym mówiło trochę mniej. A teraz jest tak, no słuchajcie, jeśli chodzi o Henryka Kulę, to no nie da się lekceważyć jego. To prawda, wcześniej, jeśli chciałeś się dowiedzieć, kto jest kandydatem na selekcjonera, to po prostu musiałeś mieć dobre kontakty ze Zbigniewem Bońkiem. A teraz rzeczywiście obserwatorzy polskiego piłkarstwa, niektórzy są zaskoczeni, dlaczego nagle przez wszystkie nagłówki przewija się Mieczysław Gołba, bębniarz Kazimierza Grenia w zespole Kazimierz Greni Przyjaciele Band. Dlaczego Henryk Kula nagle, który jest baronem śląskiego ZPN-u od 70 lat i również są osoby, które mają pewne krytyczne głosy co do tego, jak zarządza tym śląskim ZPN-em, nagle staje się absolutnie wpływową postacią polskiego piłkarstwa. Czy to są jakieś argumenty co do tego, w jaki sposób Cezary Kulesza mógł wygrać swoje wybory? Nie wiem, bo pamiętam, jak zła była kampania Marka Koźmińskiego. No, ale teraz w ogóle to przypominasz sobie, że jest taka instytucja, prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej, i że nie wszędzie doszło do tej tak zwanej dobrej zmiany, jeśli chodzi o starych baronów, którzy powiedzmy nie zawsze nadążali, a na tych nowych baronów, którzy są już trochę z innej gliny lepieni. Oczywiście do Henryka Kuli nic nie mam, zwłaszcza, że dzięki informacjom, które prawdopodobnie to on upowszechnił, mogliśmy sobie wsiąść na Arkadiusza Milika i brata Arkadiusza Milika, Łukasza Milika, więc bardzo jestem zadowolony, że takie osoby coraz częściej się udziały. Znaczy, mi Henryk Kula nie utopił żadnego kota w przerębli. To jest dla mnie argument za tym, że ktoś ma od razu plusik, a u pana Mietka Gołby naprawdę szanuję tą bębniarską pasję. Kiedyś istniała strona pana Mietka, chyba została już nie istnieje, ale to było jedno z najlepszych miejsc polskiego internetu. Tam był licznik odwiedzin, który sięgał około 20 milionów z jakiejś przyczyny. Były wszystkie płyty pana Mieczysława. Coś niesamowitego. Gdzie się uczył? Jakieś wspomnienia? Wpis o rodzinie? Trzeba to odnaleźć. Jeśli ktoś ma sposób, żeby odnaleźć, czasami ludzie umieją wykopać jakieś z archiwum. Tak, stronę pana Mieczysława Gołby. Znajdźmy to. To jest wspaniałe miejsce w polskim internecie sportowym. Najlepsze. Przez wszystkie przypomniałem czasy przed tym wszystkim, co się wydarzyło. Trochę do nich czasami tęsknię. Do jakich? Do późnego Zbigniewa Bońka, który przypomnijmy, że biegł po plaży i to wkurzało w cały świat? Właśnie, wiesz co, chyba żałuję. Właśnie brak mi czasów, kiedy biegł po plaży Zbigniew Bońek i to było tematem dnia. Natomiast, dobra, Jan Urban, osąd, ale to pocięcił. Mieczysław Gołba to jest gość, który ma taką stronę na Wikipedii, taką. Bo jest to poseł na Sejm 5, 6, 7 kadencji. Mam to znaleźć i dokładnie z Wikipedii chcesz przeczytać? Ja postaram się zapamiętać to, więc pewnie pomylę się maksymalnie 7 razy. Dobrze. Poseł na Sejm 5, 6, 7 kadencji, senator na Sejm 8, 9 kadencji, przedsiębiorca, rolnik, akrobata, malarz, poeta nie, poeta jest kto inny. To jest człowiek wielu talentów. Od 2016 roku prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, jeśli się nie mylę, zastąpił na stanowisku Kazimierza Grenia, który wcześniej był baronem podkarpackim, ale i koniec przygody Kazimierza Grenia z Podkarpackim Związkiem Piłki Nożnej, jak wiadomo, był niemiły, bo został zniszczony przez Zbigniewa Bońka i jego psy gończe w mediach. Tak rozmontowali Kazimierza Grenia. Generalnie wydaje mi się, że ktoś pracował dosyć mocno nad Wikipedią Mieczysława Gołby, bo nie wydaje mi się to osoba, przy której było konieczne pisać, że uczył się w szkole podstawowej w Wiązownicy, później w zasadniczej szkole budowlanej w Jarosławiu. Jestem pewny, że na Wikipedii są również załączniki jego świadectw z czerwonym paskiem. W zasadniczej szkole budowlanej w Jarosławiu również występował przez 6 lat na terenie Podkarpacia z zespołami muzycznymi. Żonaty z żoną Haniną, z którą ma 4 dzieci, przypisy, bibliografię. Wszystko jest. Prywatnie bębniarz Kazimierza Grenia, tak. Będzie Kazimierz Grenia. Ale też ma chyba solowe płyty. Kiedyś musimy zamówić, może są na Allegro. Ja poszukam. Później, w przerwie. Dobrze, możemy zamówić płyty Mieczysława Gołby. W każdym razie chciałem, żeby to wybrzmiało dobrze. Kurczę, cały czas korci mnie, żeby przeczytać jeszcze, kim był Radovan Karadzic. Radovan Karadzic, nie, muszę wam to powiedzieć, muszę się tym podzielić. Radovan Karadzic ma stronę na Wikipedii, gdzie jest napisane lekarz, psychiatra, poeta, zbrodniarz wojenny. Teraz już Bałkany. Tak, jeśli chcesz opisać, jak wygląda Bałkany, to czytasz.
Tak, to czytasz w Wikipedii polityka. Natomiast wracając do Mieczysława Golby, który też jest politykiem. Mamy zero kresek. A, dobra, to jeszcze musimy przeciąć na chwilę. Przeciąmy na chwilę, wracamy. I zrobić ten, bateryjki wymian. Zmieniliśmy baterię i ustaliliśmy, że zostawiamy jednak Karasia w programie, żeby był, żeby wybrzmiał lekarz, poeta, psychiatra i inne rzeczy też robił w życiu. Natomiast jeśli chodzi o Mieczysława Golbę, to warte podkreślenia jest to, że jest to gość, który nie tylko jest piłkarskim baronem, ale też jest politykiem. A biorąc pod uwagę to, co obecnie dzieje się w polskiej piłce nożnej, no to nie dziwi mnie, że akurat on zabiera głos w ważnych sprawach i nie dziwi mnie, że... Jego głos jest słyszalny. Że jego głos jest słyszalny i nie dziwi mnie też, że może mieć dobre informacje. Polska piłka, polska polityka, show me the difference. I see no difference right now. To jest fakt. Zresztą sympatycznie się teraz czyta... Szczyty polskiej piłki. Uśle. Szczyty. Przyjemnie się czyta te różne takie... delikatne aluzje ze strony tych, którzy w polskiej piłce byli jakiś czas temu, ze strony Macieja Wandzla, ze strony Zbigniewa Błańka, ze strony paru innych osób. Chyba Andrzej Padewski też, którego już kilkukrotnie cytowaliśmy z Wrocławia, lubi sobie wspomnieć o tym, że no, dać się politykom omotać to duży błąd. To duży błąd. Potem ci wyjdzie Mieczysław Golba i zacznie zdradzać tajemnice zarządu PZPN-u do mediów na przykład. Ale to złe języki ludzkie. My cenimy, że Mieczysław Golba mówi wprost. Jeden Polak, dwóch zagranicznych. I tym Polakiem najwyraźniej jest po prostu Jan Urban. Nic innego się nie zapowie. Wszystko na to wskazuje, dlatego że Marek Papszun, no niejako jest... Próbował, no, nie przebił się, bo Jan Urban jest. No, zestawmy sobie ostatnie pięciolecie czy siedmiolecie Marka Papszuna i Jana Urbana. No, chyba nie mamy wątpliwości. Dokładnie, tutaj nie przypominam sobie, że Marek Papszun uratował kota z przeremli jakiejkolwiek. Dokładnie. Jest to jasne. Maciej Skorża jest daleko i raczej się nie wybiera, żeby tu wrócić. I wśród polskich kandydatów jest jeszcze Michał Probierz, ale zatrudnienie Michała Probierza teraz, obecnie na funkcję sekretarza reprezentacji Polski byłoby karkołomne. Znaczy, skoro wspomniałeś o Michale Probierzu, to... powiem naszym widzom to, co powiedziałem już tobie, że troszeczkę mnie rozbawiło, jak Marcin Feddek w programie Meczyki.pl powiedział, że dzwonił do Michała Probierza, zapytał go, którzy polscy piłkarze z rocznika 2002, czyli z tego, z którym jest Kamiński, Zalewski, mogliby w przyszłości, niedalekiej przyszłości zadebiutować w reprezentacji Polski. I Michał Probierz, jako trener młodzieżówki, człowiek, który powinien zapalać iskrę i zapalać latarnię nadziei w młodych piłkarzy, żaden. Myślę, że piłkarze młodzieży, polska młodzież, która przyjedzie na zgrupowanie reprezentacji Polski, to chyba jest myszor i drakoczy również. Przyjedzie pełna nadziei, że Michał Probierz pozwoli im zrobić ten kolejny krok. Także no fajnie, fajnie. Ale to jest w ogóle sympatyczne, bo pamiętasz, jakie mieliśmy obawy, kiedy Michał Probierz obejmował tę młodzieżówkę, że no to gość, który tak... No, lubi trochę ponarzekać na jakość tych młodych piłkarzy. W Krakowie miał z tym też ciężary. No, w każdym kolejnym klubie, w którym... Polskiej prostu... młodzieży po prostu nie ma. No i no, tu musiał ją znaleźć. No i znalazł taką, jaką znalazł. I to też jest... znaczy, to mniej przyjemna karta. Zwłaszcza, że Michał Probierz nie jest tutaj niczemu winien, ale jego pierwsze zwycięstwo okazało się zwycięstwem wyreżyserowanym przez sędziego. UEFA już bardzo mocno zainteresowała się sprawą meczu 3-2 Polska-Turcja w Chorwacji, gdzie chorwacki sędzia podyktował rzut karny wątpliwy, potem kazał powtarzać ten rzut karny do skutku. Ale mi się podoba też, tutaj za chwilę wrócimy do Jana Urbana, ale to, że rzeczywiście tuż po tym, jak Michał Probierz był mianowany na selekcjonera, to bardzo mocno poniosła się ta wypowiedź właśnie, że młodzieży polskiej nie ma, to gram obcokrajowcami. Mniej więcej tak. I od czasu, gdy został selekcjonerem młodzieżówki, to bardzo walczył o to, by odprosić tę łatkę, że nie, no jest młodzież, to było trochę wyjęte z kontekstu, bardzo mnie atakowano wtedy, bardzo wiele zrobił. No ale teraz już nie ma to znaczenia, bo znowu jakby po tylu miesiącach w siodle no, wyciągnięta została taka wypowiedź. No, też ciekawe, czy Marcin Fedek nie otrzyma telefonu, że słuchaj Marcin, nie dzwoń już do mnie więcej. To już jest wypowiedź Martina Marcina, bardzo ciekawa i o to się pojawiasz w programie, żeby powiedzieć coś ciekawego. To prawda, chyba że to my, to wtedy nie. Nie, no, oczywiście. No, więc tak, Probierz nie, Skorża nie, Papszun nie i w Polsce to już koniec trenerów. Następnym polskim trenerem, który mógłby zostać rozpatrywany w jakikolwiek sposób jest Adam Nawałka, ale Adam Nawałka podobno też nie. I coś jeszcze? Jest jeszcze jakiś Polak? Czy chcemy przejść do rozważania argumentów?
Za i przeciw Janem Urbanem. No tak. No szukam jeszcze tak... Wiem, że desperacko. Ja widzę, bardzo grasz na czas. Walczysz, żeby do tego nie przejść, bo to nie będzie wesoła dyskusja. Lubimy pana Jana. Ujmuje nas swoimi anegdotami. Pamiętasz, jak na Śląsku Wrocław poproszono go o identyfikację przed wejściem? Tak. Nie rozpoznał go ochroniarz. Tak. Ochroniarz go nie rozpoznał. To jest swój człowiek. Tak, gram na czas. Poza tym mam jeszcze jeden taki trochę ukryty cel, ale podzielę się i z widzami, i z tobą, że liczę na to, że teraz jak tak sobie myślimy, że znajdziemy jakieś nazwisko, które bardziej się nadaje. Że jednak, wiesz, gdzieś ktoś w zakamarkach pamięci wygrzebiesz trenera, który jest Polakiem, a jednocześnie nie jest Janem Urbanem i wtedy my to rzucimy tutaj i ktoś to potwierdzi, że ej, słuchajcie, zapomnieliśmy, że jest Wojciech Stawowy na przykład, albo jeszcze ktoś inny. No ale nie mogę nikogo takiego znaleźć. Wszyscy trenerzy polscy, o których myślę, albo nie mogą, albo no, się nie nadają. Znaczy, wiesz, sęk w tym, Kuba, że jeśli chcesz zestawić z ostatnimi latami Jana Urbana, polskich trenerów, to znajdziesz naprawdę bardzo wielu, którzy mają mocniejsze CV. Jerzy Brzęczek ma mocniejsze CV, nawet wliczając to spadek z Wisłą Kraków. Piotr Stokowiec, który aktualnie jest dość odległy od tego, by prowadzić reprezentację Polski, ma jednak mocniejsze CV w ostatnich, nie wiem, 7 latach niż Jan Urban. Maciej Bartoszek na luzie. Na luzie spokojnie ma mocniejsze CV, jeśli chodzi o polski, jeśli chodzi o czysto warsztat trenerski. Jan Urban. Jan Urban to jest miły gość. Tak. To jest fajny gość. Kiedyś też nigdy tak dość, nigdy dość. Nigdy dość. Ale wiesz, na co liczy PZPN, jeśli zatrudni Jana Urbana? Wydaje mi się, że na to, że Jan Urban jest tak miłym, sympatycznym i fajnym człowiekiem, że ten trener na przykład... My gramy z Albanią, prawda? Mhm. Tam chyba Zabaleta w tym momencie objął i Silvinho. Te kadry. Oni spojrzą, kurczę, to jest nasza pierwsza taka robota, a ten Jan Urban taki sympatyczny. Jaki to jest fajny gość. Ja muszę wystawić 5 piłkarzy i zagrać bez bramkarza. Nie mogę mu tego zrobić. I na to liczą. Być może to się sprawdzi. Być może w tym szaleństwie jest metoda. Przyjdzie do Euro i rywale będą się nas spinać, ale dopóki nie poznają Jana Urbana. Później zobaczą, nie no, rozstawić czerwony dywan do 3 punktów Janowi Urbanowi, to wygrać w życie. Mm. To sprawić, że zrobisz coś dobrego. Co jest ważniejsze? Wynik czy zrobienie czegoś dobrego? Zawsze coś dobrego. A czymś dobrym jest pozwolenie na zwycięstwo Janowi Urbanowi. I to by się trzymało kupy, gdyby nie to, że no, już w to nie poszli w ekstraklasie, w europejskich pucharach. Niestety ta karta atutowa. Joker. As. Pierwszy raz w historii. As. Pik. Nie sprawdził się w piłce klubowej. Ale czy jednak nie wszyscy chcieli oddać punkty Janowi Urbanowi? To dlatego, że w polskiej piłce wiesz co jest. Jest w europejskiej piłce jest kultura, są układy, relacje, ludzie się szanują. Jak masz sympatycznego Jana Urbana, to mu pozwalają wygrywać, a nie to co w polskiej piłce. Niestety jest też Segunda B, FK Moskwa, Brand B, Rosenborg, Steaua i inne kluby, które też nie zachowały kultury i nie pozwoliły na zwycięstwo. No FK Moskwa, no to no, ja czego się spodziewałeś? A co masz do Steaua, Rosenborga, no Brand tak, B? W sumie tak, dobra. I też nie pozwoliły na zwycięstwo Janowi Urbanowi. Ajajaj, czyli jeden z najważniejszych atutów jednak okazuje się być atutem takim nie do końca. Okazuje się, że bycie bardzo miłym nie zawsze się sprawdza, nie zawsze daje wyniki, nie tylko w sporcie. No to niedobrze. Znaczy, Jan Urban od ostatnich kilku lat jest trochę we friendzone z sukcesami. Że co, jesteś naprawdę fajny, bardzo cię lubię, ale jeśli chodzi o sukcesy, to pójdę z kimś innym, a ty jesteś w moim kręgu przyjaciół. Super Puchar Polski to co? Jest, tak, to tak jest Super Puchar Polski, owszem. Już się miałem oburzać, że zapomniałeś o tym spektakularnym sukcesie, który był odniesiony zaledwie 6 lat temu. 6 lat już temu. 7. Zaledwie. Licząc rocznikiem. To dużo, jeśli przychodzi ostatnie 7 lat i twoim największym sukcesem jest Super Puchar Polski i 8 miejsce z Górnikiem Zabrze. Już, teraz... ja pamiętam, Kuba, że nawet jak Jan Urban przejmował Górnik Zabrze, to mówiono, czy to nie są za wysokie progi w tym momencie? Jan Urban jest ostatnio naprawdę pod kreską. I teraz Górnik Zabrze, na pewno nie ma lepszych kandydatów w Polsce w tym momencie. Ilu wchodzi młodych trenerów z niższych lig? Może ktoś z nich? Dlaczego Jan Urban? No, nie wiem. Obronił się w Górniku, tak, ale obronił się na 8 miejsce. Nie na 5 z Wisłą Płock, żeby zostać selekcjonerem. No pamiętajmy, to nie była Wisła Płock i nie było 5 miejsce. Patrząc na te ostatnie lata, pewnym usprawiedliwieniem dla Jana Urbana jest to, że on przez te 7 lat nie miał okazji i zdobyć zbyt wielu trofeów, bo też dosyć długo pozostało bezrobotne. A nie, to nie jest na jego zwrotnie, tylko to jest kolejny zarzut, że nie było nikogo, kto chciałby zatrudnić Jana Urbana w okresie między Śląskiem a Górnikiem. Okazuje się, że w okresie między zwolnieniem Jana Urbana ze Śląska Wrocław, a zatrudnieniem Jana Urbana w Górniku Zabrze, gdzie jest legendą też z piłki nożnej. W Pampeluna była po drodze. Sekunda, dywizjon? No to a Sekunda się z kiedy skończyła w Pampelunie? To by musiał być krótki epizod bardzo. Znaczy, Sekunda B, to była taka historia, rzeczywiście myśleliśmy, okej,
Jan Urban. Może ostatnio nie wychodziło w Polsce, ale bierze teraz Pampelunę. W Pampelunie jest Bogiem. Pampeluna go potrzebuje. To jest kapitan Pampeluna. I on to wziął. I później dochodziły do nas takie konteksty, że Osasuna naprawdę nie ma pieniędzy. Gdyby, naprawdę czytałem artykuł o Janie Urbanie, gdyby Pampeluna miała pieniądze, zdecydowałaby się na kogoś innego, ale jest naprawdę pod kreską i bierze Jana Urbana. Jan Urban miał bardzo złe wyniki w Segunda B, prawie spadł z tej ligi, w lutym wyleciał z pracy i dopiero jego następca uratował Segunda B dla Osasuny Pampeluny. Więc w tym kontekście pozwolisz, Kuba, że zacytuję Dariusza Dziekanowskiego. Ale to poczekaj, bo jeszcze dobrze? Chciałem zwrócić uwagę na ważną rzecz, że skoro dwaj ostatni pracodawcy to są kluby, w których po prostu Jan Urban zrobił takie wrażenie na boisku, że zatrudniono go również ze względu na jego kartę zawodniczą, to to już o czymś świadczy, moim zdaniem. Bo zdaje się sprawę... jest ten argument teraz, nie? Tak, zdaje się sprawę, jak to momentami wyglądało w ŁKS-ie, gdzie jeśli już było naprawdę bardzo źle, i naprawdę trzeba było też w jakiś sposób odbudować zaufanie kibiców. No Marek Chojnacki, słuchajcie, to jest legenda. On 452 występy z przeplatanką na piersi. Mm-hmm. I Marek Chojnacki przychodził, też był bardzo sympatyczny. I bardzo tani był. Bardzo sympatyczny gość. Bardzo tani, w dodatku nigdy nie odmawiał ŁKS-owi, bo zawsze był ŁKS-iakiem, miał ŁKS w sercu. Tak jak Jan Urban być może ma Osasunę Pampelunę i Górnik Zabrze w sercu. Ale to jest bardzo ważny argument, Kuba, że wszystkim osobom, które używają karty, Jan Urban był dobrym piłkarzem, warto przypomnieć, że no już w dwóch ostatnich klubach to był istotny argument, a jednak mówimy nie o zatrudnieniu kogoś, kto będzie rezerwowym za Lewandowskim, tylko kimś, kto będzie prowadził drużynę. Ja przy takiej ofensywie trenerów, którzy nagle nigdy nie kopnęli piłki i coraz mocniej rozpychają się, używanie argumentu, ja naprawdę dobrze grałem w 92 w piłkę, nie jest dla mnie w jakikolwiek sposób szczególnie wiążące. Jeśli chodzi o to, że piłkarz musi, dobrze jak ma, pamiętam twój argument z Laurent Blanc, ale tu też mamy argument, który kontrargument, że Jan Urban nie zrobi wrażenia na Robercie Lewandowskim tak naprawdę, na Piotrze Zielińskim, jego kariera w Osasunie Pampeluna i to, że raz był łączony z Barceloną i Eintrachtem. To nie zrobi wrażenia i jedynym piłkarzem, byłym piłkarzem i również trenerem, który mógłby zrobić wrażenie, jeśli chodzi o siebie, jest Zbigniew Boniek. Natomiast okazuje się, że z nim też nie poszło tak łatwo. No, jest jeszcze Grzegorz Lato. Grzegorz Lato, tak jest. Jeśli idziemy trokiem piłkarzy, to między Zbigniewem Bońkiem i Grzegorzem Latą powinniśmy się w tym momencie zastanawiać. Proszę bardzo, szerokiej drogi. Myślę, że to byłby wesoły czas. To, co najbardziej mnie w tym martwi, to jest fakt, że jeśli mielibyśmy się cofnąć o jakiś czas, no to Jerzy Brzęczek też miał niezłą kartę zawodniczą, tak. A nawet miał medal, który mógł faktycznie, tak jak Laurent Blanc, wielokrotnie przeze mnie przypominany, wejść, powiedzieć, proszę, to jest medal. Zdobyć jakiś medal z polską piłką, no nie jest łatwa rzecz. Zwłaszcza, kiedy jesteś urodzony nie przed wojną, więc to tym większe zasługi dla Jerzego Brzęczka, a jednak okazało się, że to nie było tak, że Jerzy Brzęczek wchodzi, to jest mój medal, a Ronaldowski, o, ale medal, taki medal. Zdobyć, to ja bym chciał. No nie było aż tak. Nie było. Jeśli rozmawiamy o tych, którzy wygrali coś z reprezentacją Polski, Ryszard Staniek, też medal w Barcelonie. Dariusz Koseła. Dlaczego nie pojawia się nazwisko Dariusza Koseły na selekcjonera? Bardzo ładna kariera zawodnicza, medal na igrzyskach. Porozmawiajmy o panu Darku, skoro tak bardzo cenimy argumenty piłkarskie. Dlatego też jeśli ktoś by chciał odkurzyć tę kartę, bo tak zaskoczyłeś mnie tym wyciągnięciem Laurent Blanc, bo ja generalnie trochę się pod tym podpisuję w kontekście tego, kto jest potrzebny w reprezentacji. Ale tyle to nie. No, znaczy ja bym chciał, żeby faktycznie przyszedł ktoś, kto może swoją karierą zawodniczą w jakiś sposób, nie wiem, zaimponować, czy pokazać, że słuchajcie, ja byłem tu, tam i ja wiem, z czym to się je. A nie wydaje mi się, żeby Jan Urban był akurat tym człowiekiem. Żeby jego CV zawodnicze faktycznie sprawiało, że piłkarze wpatrzą się w niego jak obrazek od pierwszej sekundy. Chciał, żeby ktoś wszedł i jego CV trenerskie zbudowało autorytet przed piłkarzami. No tak, to też swoją drogą. Znaczy no to pewnie jest ważniejsze. Natomiast jeśli już się kręcimy wokół tego, do jakiej szatni trafia nowy selekcjoner i z jakimi problemami się mierzy, no to podejrzewam, że będzie musiał mieć duże argumenty na swoją obronę już w momencie wejścia, bo będzie oceniany przez ludzi bardzo surowych, bardzo krytycznych. Mhm. Jego podopiecznych, którzy są bardzo surowi, bardzo krytyczni. Ale chciałeś Dariusza Dziekanowskiego wyjąć. Mówiłem dzisiaj, że Dariusz Dziekanowski trochę traci w moich oczach. Najbardziej, panie Darku, tą biografią. Ma pan pewnie najciekawszy życiorys nadający się na HBO, a pana książka jest tak przelukrowana. Najgorsza polska sportowa książka, a to dużo. Dariusz Dziekanowski. Jest pan zwolennikiem Jana Urbana? Tak.
To prawda. Uważam, iż w tym momencie Jan Urban to najlepszy kandydat, Kuba. Znam go bardzo długo, bodaj od 18 roku życia. Spotykaliśmy się na boiskach. Janek ma wszystko, co powinien mieć dobry kandydat na selekcjonera. I teraz zastanawiasz się pewnie, co to jest to wszystko. Tak, tak. Czekaj, ja będę zgadywał, tak. A ty mów. Czy to jest na przykład duże doświadczenie w prowadzeniu reprezentacji? Nie. To możesz odpowiedzieć, co to jest, to pierwsze. Czy żałuję, że pan Darek nie wspomniał o tych kotach na przykład, tak? To jednak jest funkcja społeczna, funkcja społecznego zaufania, więc jeśli chociaż raz pomogłeś zmienić koło w karetce, to też już jest jakiś argument. Pan Jan na pewno ma to w swoim CV. Doświadczenie zarówno z pracy w Polsce, jak i z zagranicą. No, to doświadczenie pracy zagranicznej, ta jedna runda w bankrutującej Osasunie, która leciała do trzeciej ligi, myślę, że rzeczywiście jest to argument za tym, żeby pracować w reprezentacji Polski. Wracamy do Michała Probierza, który w Grecji miał bardzo udany epizod. Ale on miał lepszy rzeczywiście w Grecji, bo jeśli chodzi, Marek Zub ma dużo lepszą karierę zagraniczną, dużo lepszą niż Jan Urban w Osasunie Pampolona. Panie Darku, to jest argument, który być może by się obronił w 79, jak jeszcze nie było nawet telegazety. Gdzieś naprawdę można sprawdzić, jak Jan Urban radził sobie za granicą podczas tych szalonych 7 miesięcy bodajże prowadzenia tego zespołu w drugiej lidze. Więc no, to naprawdę nie są wysokie progi. Jeśli mówimy, że trener, który niemal spadł do trzeciej ligi hiszpańskiej, no to już jest to doświadczenie zagraniczne, które predestynuje do pracy selekcjonera. A pamiętasz, jak Franciszek Smuda zbudował szatnię w Jan Regensburg? Tak, no to też jest to niesamowite doświadczenie. A teraz chyba jest wolny nawet. A pamiętasz, jak podjął pracę w Turcji, ponieważ ludzie myśleli, że to jest żmuda? On nie dementował tego. Smuda, żmuda, nie sądzili, że w Polsce może być tylu ludzi z jakimś podobnym nazwiskiem. I tak, żmuda, tak. Zresztą się udało, jak prąpierz był nazywany prawie w Grecji. Prąpierz. Prąpierz? Skąd to nie? Prąpierz. To było super. Przez jakiś czas tak mówiliśmy między sobą, że a co tam u trenera, prąpierza. Trzeba do tego wrócić. To było sympatyczne, zwłaszcza, że teraz młodzi ludzie, których prowadzi Michał Probierz, na pewno by podchwycili, że to jest Michał prąpierz. Co tam u trenera, prąpierza. Co tam jeszcze Dariusz Dziekanowski miał? Dariusz Dziekanowski? Czekaj, bo ja teraz ja... Tak, zgadujesz. Czy wymienił w takim wypadku być może to, że Polak będzie mógł zarobić? Nie, niestety nie. To argument pana Czarka Kowalskiego. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Argument dajmy Polakowi zarobić jest argumentem koronnym, który powinien przyświecać uniwersum polskiej piłki absolutnie wszędzie. Mało jest zagranicznych dziennikarzy sportowych zajmujących się polską piłką na przykład, prawda? Więc to też pokazuje, że dziennikarstwo sportowe trzyma się tej zasady, jest prawidłowe. Słuszna droga. Nie, pan Dariusz Dziekanowski. Jan Urban sam też był piłkarzem na bardzo wysokim poziomie. Już mówiliśmy o tym argumencie. Tak, ale to faktycznie ważne. Można powiedzieć, że ma wszystko, podobnie jak wszystko miał Jerzy Brzęczek. I jak wszystko miał praktycznie każdy kolejny trener, któremu się nie udało z reprezentacji polskiej. Co więcej, był już w sztabie reprezentacji. Mówię tu o Euro 2008. Do tego ma odpowiedni charakter. Chyba jedyne, co faktycznie trochę by mnie przekonywało, to, że był asystentem Leo Benhakera, podobnie jak Adam Nawałka. I podobnie jak Dariusz Dziekanowski. Więc tu się zbliżamy, że są pewne punkty wspólne. Górnik Zabrze, Adam Nawałka też był z Górnika Zabrze i się udało. To czemu miałoby się nie udać teraz? No ale to takie... Co, ja bym się tu skupił na kwantyfikatorze Janek ma wszystko. Chciałbym zobaczyć jakiś sukces na przestrzeni ostatnich 5 lat, który nie jest sukcesem, że nie spadłem z Osasuną Pampoluną, bo ktoś przyszedł i jednak uratował ten klub, więc ja nie spadłem. Również dopisałem te kilka oczek do tego, żebyśmy nie spadli. Chciałbym jakiegoś większego sukcesu, jakiegoś mistrzostwa Polski. Waldemar Fornalik dużo większe ma w tym momencie kwalifikacje. Trenerów, którzy mają dużo mocniejsze CV na przestrzeni ostatnich 5 lat jest multum w Polsce. Taka jest prawda. To jest fakt. Zwłaszcza, że jak sobie o tym wspominamy, no to wśród sukcesów, jeśli chodzi o to ostatnie parę lat, to chyba byłoby utrzymanie cen wrocławskiego ZOO na takim poziomie, jakie były i niedoprowadzenie Śląska do finansowej ruiny. Bo to chyba głównie tyle. Jeśli chodzi o trofea, to Superpuchar Polski, o którym wspominaliśmy. Ostatnie Mistrzostwo Polski 2012-13 i 13-14 chyba już wtedy był zwolniony, tak mi się wydaje. No to nawet jeśli zaliczyć to drugie, to było 8 lat temu, 9 lat temu praktycznie. I to było mistrzostwo z Legią Warszawa, która właśnie była na drodze do swojej dominacji takiej wieloletniej. Pamiętajmy, że w Legii Warszawa podczas tej ostatniej swojej przygody
Jan Urban został zwolniony, będąc liderem zespołu, liderem tabeli. Za styl, za to, że to wygląda niewyraźnie i słabo. Więc wiesz. Ale potrzebujemy teraz wynikowca. Dawno nie było reprezentacji trenera, który, no może i styl pozostała trochę do życzenia, ale wyniki, dostarcza wyniki. Dobrze by było takie coś. No więc ja wiem, że niektórzy uśmiechniętego Jana Urbana od razu kojarzą, że będziemy grać hiszpańską piłkę. Tu, pięknie, tego. A przypomnijmy sobie konkrety. Konkretny fakt jest taki, że w Legii Warszawa podczas jego ostatniej przygody został zwolniony za słaby styl gry, choć były wyniki, czyli dokładnie za to, za co został zwolniony Czesławicz. Ale pamiętajmy, że Mistrzostwo Polski z Legią Warszawa to nie jest tak, że każdy może zdobyć. A nie, jest tak, że w tamtym okresie Dejan Klafuric zdobył Mistrzostwo Polski z Legią Warszawa. No trochę później Legia była już potężniejsza. Oczywiście wyolbrzymiam, manipuluję, natomiast no nie jest tak, że kiedy ty wywołujesz, że Waldemar Fornalik ma większy mandat, to ja mógłbym zaprotestować, bo Waldemar Fornalik zdobył Mistrzostwo Polski z Piastem Gliwice i w trochę bliższej perspektywie czasowej. Porównajmy CV Piotra Stokowca. Naprawdę, niech ktoś sobie zestawi Piotra Stokowca i jak absurdalne wydałoby się dzisiaj wciskanie Piotra Stokowca. Brąz, Zagłębie Lubin, jako Beniaminek. Tak. Niewki dmuchał. Słuchaj, generalnie Jan Urban, pamiętam, weszło takie dyskusje z chłopakami, że w sumie to, że Jan Urban znalazł się na szczytach trenerskich, było dosyć zaskakujące, bo on od razu, jego pierwsza praca z seniorami, to jest Legia Warszawa w 2007 roku. Od razu wskoczył na takiego konia, dlatego że był trenerem szkolonym de facto za granicą, trochę się tym zachłysnęliśmy, tam była wtedy taka rewolucja trochę hiszpańska, jeśli dobrze pamiętam, w Legii. I on od razu wskoczył na tego konia w Legii Warszawa. To nie jest tak, że Jan Urban, wiesz, pracował na dołach tabeli, pracował w pierwszej lidze, gdzieś tam udowodnił swój warsztat i doszedł do szczytu. Nie, on zaczął od szczytu. Zaczął od bardzo mocnej Legii Warszawa i to go umieściło na lata, w dużej mierze na tej mapie trenerskiej i możemy teraz spojrzeć, czy po prostu to nie było, co gdyby zaczął niżej, tak? Czy w ogóle pojawiłaby się taka natura? Cały czas jego nazwisko bardzo mocno bazuje na tym, co osiągnął jako piłkarz, a nie na tym, co osiągnął jako warsztat. Ta pierwsza praca również na tym polegała. No to jest Jan Urban, Osasuna Pampeluna, Liga Hiszpańska, tam jest legendą. Weźmy go, a nie, kurczę, on tak świetnie prowadził Osasuna Juvenil A, że musimy mu dać szansę. Nie, tak teraz jak się zastanawiam, to przypomniałem sobie, jak traktowaliśmy jego zatrudnienie w Lechu Poznań, gdzie miał sprzątać po Macieju Skorży i też było za że miły człowiek bardzo, a z Maciejem Skorżą ostatnio było tak różnie. No i okazało się, że nie do końca Jan Urban ten Lech Poznań wydźwignął do tytułu Mistrza Polski i spędził tam 75 lat jako wielki trener. W każdym kolejnym generalnie trudno powiedzieć, że Jan Urban stworzył swoją dynastię krok po kroku, więc jeśli mielibyśmy go zostawić z Waldemarem Fornalikiem, no to tym bardziej blado wypada. A to, co jeszcze przykuwa moją uwagę i co myślę trzeba dosyć mocno podkreślić, Jan Urban, bardzo miły gość, nie jeden kot wyjęty. Z jednego pieca kota wyjął. Tak. No to jego ostatnią pracą był Górnik Zabrze. I zastanawiasz się pewnie i wszyscy się zastanawiają, jak Jan Urban mógłby sobie poradzić z piłkarzem, z napastnikiem naprawdę światowej klasy, który nastrzał mnóstwo goli, na przykład w Bundeslidze. Jak wyglądałyby te relacje takiego naprawdę topowego piłkarza i bardzo sympatycznego trenera? Ja jestem praktycznie przekonany, że padliby sobie w ramiona. Że obaj byliby najlepszymi przyjaciółmi. Ale podejrzewam, że pewnie chcesz to mówić po cięciu. Nie, dlaczego? No bo tak wodziłeś wzrokiem, myślałem, nie, że bo ktoś przyszedł. Dlatego myślałem, że ten. Nie, patrzyłem tam. No to w takim razie... Patrzę, czy ktoś nie kradnie papierów świętego Kuba. Jak nie musimy ciąć, to w takim razie ja przypomnę. Był taki okres. Jan Urban współpracował z napastnikiem na poziomie Roberta Lewandowskiego. No, można to się oczywiście wspierać. Ale jeśli chodzi o markę, tak? Ale jeśli chodzi o markę, no zresztą ten napastnik był mistrzem świata. No Robert Lewandowski jeszcze nie. Ale wszystko przed nim, bo w 2026 na pewno już się uda. Więc sytuacja wygląda tak, że to nie był spór. Lukas Podolski mówił, jeśli ktoś mówi, że to jest spór, to musi upaść na głowę. Ale jednocześnie Lukas Podolski w jednym z wywiadów mniej więcej w okolicach zwolnienia Jana Urbana powiedział, że
No był jakiś tam, że prezes z trenerem nie do końca w jedną stronę ciągnęli ten wózek. No ja nie chodziło mi o zwolnienie trenera Urbana, nigdy nie byłem skonfliktowany z trenerem Urbanem, ale nie chciałbym innego prezesa, bo z tym już mam wszystko ustalone. Ten prezes mnie zatrudniał, ja z nim dużo rozmawiałem też o marketingu, no byłoby głupio, jakby był inny prezes. Jan Urban się do tego odniósł, co ciekawe, później, gdzie no, można było sądzić, że Jan Urban miły gość, nie będzie już rozgrzebał, ale Jan Urban powiedział, że nie rozumie za bardzo, dlaczego Łukasz Podolski miałby z czymkolwiek się porozumiewać z nowym prezesem? Dlaczego miałby mieć wpływ na to, że nowy prezes musi mu po raz kolejny tłumaczyć strategię marketingową na to, jak użyć Łukasza Podolskiego? Jan Urban de facto dość wprost powiedział, że Łukasz Podolski niech się zajmie grą w piłkę i to będzie zdecydowanie lepsze dla niego. A nie zwalnianie Jana Urbana. Więc tam był taki znaczek zapytania podczas tego zwalniania. Czy tam był konflikt, czy nie było, w jaki sposób to przebiegało, ale Jan Urban to rozwiał. Powiedział, że no prezes albo ja, no i okazało się, że prezes. I że Łukasz Podolski twardo zajął. Chcemy do tego dodać, że w Górniku zdarza się organizacyjny bałagan, zupełnie nie tak jak ostatnio w PZPN-ie, że te warunki rzeczywiście Górnika są zaskakująco porównywalne. Ale jestem w stanie sobie wyobrazić, bo podejrzewam, że część osób może nie pamiętać, jak przebiegało to chronologicznie, jeśli chodzi o zwalnianie Jana Urbana z Górnika Zabrze. Bo było tak, że prezes podał się do dymisji. Ona była rozpatrywana, ta dymisja była rozpatrywana jakieś 2 tygodnie i w trakcie tych 2 tygodni, kiedy prezesa totalnie nie było w klubie, Jan Urban został zwolniony. Pytano różnych ludzi w Zabrzu, dziennikarze śledczy jeździli takimi wielkimi autokarami po 50 osób do Zabrza, żeby dociec, kto zwolnił Jana Urbana. Prezes mówi, ja się podałem do dymisji, ja nie mam z tym wspólnego absolutnie. Łukasz Podolski, nie, bardzo dobrze, ja godą z Janem Urbanem. Ja podszedłem do Jana Urbana na stacji kolacji, trenerze, znowu dziennikarze kręcą jakąś gównoburzę. Hojte, gadałem z Janem Urbanem, bardzo gryfnie nam się gadało. Potem przedstawiciel miasta, my się nie zajmujemy, Górnik Zabrze jest taki klub, w ogóle nie mamy świadomości, że Górnik Zabrze jest taki klub, fajnie, że jest taki klub w mieście, ale my się nie wtrącamy, jedyne co zrobiliśmy dla Górnika, to wybudowaliśmy obiekt z 3 trybunami, to jest wszystko, nie wtrącamy się w zarządzanie. No i Jan Urban został zwolniony, doszło do zwolnienia, podjęto decyzję o zwolnieniu, to są takie słowa wytrychy. Ja nigdy pamiętam, nie podjął. Trochę tutaj muszę użyć anegdoty z mojego życia codziennego, bo pamiętam taką sytuację, że byli u nas znajomi i coś tam się rozlało gdzieś na kanapę i jedna właśnie znajoma powiedziała, że dobra, to się sprzątnie. To się sprzątnie. I pamiętam, że Ania wtedy tak bardzo mocno się zaśmiała, że się sprzątnie, że jak do tego dojdzie. I jestem w stanie sobie ale powiedzieć. Ale ty się używa tej, jak coś rozlejesz, to nie mówisz, że rozlałem, tylko rozlało się. Rozlało się, tak, dokładnie. Więc wtedy w Zabrzu doszło do sytuacji, którą można w taki sposób określić. No, Urbana zwolniono. Doszło do zwolnienia Jana Urbana. Samo się zrobiło, a prezes, kiedy składał dymisję, mówił, to się zwolni i się zwolniło. Jan Urban przestał pełnić funkcję trenera Górnika Zabrze. Żywi pewien żal do władz Górnika oraz do Łukasza Podolskiego, sądząc rozmów, które przeprowadził. Nie podam już niestety źródła, bo nagrywamy na mój telefon, a tam miałem wszystko zanotowane, więc nie powiem. Ale tak to wyglądało. No i zastanawiam się w takim wypadku, że skoro Jan Urban jednak nie padł sobie w objęcia z takim napastnikiem tej klasy, to co by było dalej? Co było gdyby? Chciałbym, żeby wszyscy, którzy forują kandydaturę Jana Urbana na selekcjonera, zastanowili się nad tą kandydaturą, zapominając o tym, że to jest bardzo miły i bardzo sympatyczny człowiek i zapominając o tym, że był bardzo dobrym piłkarzem. Co wtedy zostanie? Analizując to fakt po fakcie do każdej kandydatury. No dla mnie ten przykład zwolnienia z Legii jest niezwykle wymowny. Ile osób to pamięta, że ta drużyna grała cholernie brzydko i robiła wyniki? O tym nikt nie wspomina jakoś za bardzo, tylko nie, no miły, fajny, tego. No nie, no słuchajcie, to już naprawdę się nie sprawdziło. Paweł Paczul też w swoim artykule na Weszło przypomniał, że w Lechu, Zagłębie czy Śląsku dawał radę jako strażak, ale gdy przyszło do budowania czegoś stabilniejszego, Urban odpadał. Czyli dokładnie odwrotne warunki niż teraz są w reprezentacji, gdzie nie przychodzisz na strażaka, tylko masz cel zbudować coś przez kilka lat. To są konkretne fakty dotyczące Jana Urbana i one no po prostu demaskują całą tą kandydaturę, że to naprawdę być może nie jest najlepszy człowiek, jeśli spojrzysz na fakty, a nie na to, że naprawdę szeroko się uśmiecha i naprawdę sam chętnie spędziłbym długie godziny z panem Janem Urbanem, rozmawiając o życiu, a nie o piłce.
Wiesz, jeszcze zwraca uwagę to, że tak naprawdę Jan Urban prowadził coraz słabsze kluby. Że jego kariera trenerska raczej się zwijała niż rozwijała. No, zaczynał w Legii, no i... Rozumiem, że okej, okay, trudno jest, jeśli zaczynasz od Legii Warszawa, potem zdobywasz z tą Legią jeszcze mistrzostwa i tak naprawdę rozpoczynasz jako trener erę tej dominacji Legii w lidze i zostawiasz im jako lider. Chyba nie do końca, tak. No jakoś tak. Nie, więc... no bo 12-13 to było mistrzostwo na pewno Legii pierwsze, potem było 13-14. 13-14 to już Urban odszedł, no a potem chyba Lech tylko miał jedno mistrzostwo w pięcioleciu, a cztery mistrzostwa Legii. No bo to była ta złota era, Golden Age. Więc powiedzmy, że Jan Urban był jednym z pierwszych trenerów w tej erze. No to droga jakby wiedzie w naturalny sposób jedynie w dół. Ale potem był Lech Poznań, który klub z wielkimi ambicjami i klub, który w tamtym okresie można było określić jako klub numer dwa po Legii Warszawa w Polsce. No i tak to wyszło, że rzeczywiście mamy też te lata, kiedy nikt nie zainteresował się kandydaturą Jana Urbana. Nikt zupełnie. Trafił do lodówki. Tak był ceniony w Ekstraklasie, że nigdy już wypadł z karuzeli. Mówimy o trenerze, który w ostatnich latach potrafił całkowicie wypaść z karuzeli. No i po Śląsku Wrocław, Górnik Zabrze, gdzie Górnik Zabrze, patrząc na jego ruchy transferowe na przykład, nie jest klubem, który w tym konkretnym momencie stwierdził, że to jest czas na trenera klasy premium po to, żebyśmy wreszcie włączyli się do gry o Mistrzostwo Polski. No nie do końca. Nie, tak nie było. Więc to mega przykuwa uwagę. A ja jeszcze powiem ci, czego się najbardziej boję. Najbardziej się boję, że prawdziwą przyczyną kandydatury Jana Urbana jest to, o czym się wspominało w kwestii dyrektora sportowego. Że chcielibyśmy mieć kogoś, z kogo media na jakiś czas zsiądą, że no, będzie trochę spokoju, bo on jest fajny. Raczej nie będzie tak, że na pierwszej konferencji Szymon Jaczak zapyta go o jakieś rzeczy z przeszłości i od razu będzie wielki pożar do ogłaszania. Nie, Jan Urban jest spoko, jest okej, okay, jest neutralny i co więcej, bardzo wiele osób go lubi zwyczajnie, więc może będzie spokój. Ale jeśli w PZPN-ie decyzję na temat tego, kto ma być selekcjonerem, podejmuje się na podstawie tego, kto zagwarantuje nam spokój medialny, to niedobrze, a boję się, bardzo się boję, że jest to jeden z tych, jedna z przyczyn, dlaczego właśnie do Jana Urbana się uciekł. Tylko, że pamiętajmy, że Czesław Michniewicz uchodził za jeszcze lepszego eksperta od wzbudzania sympatii wśród dziennikarzy. Jak to się skończyło? Pamiętamy, dziennikarze blokowani, kontowane na koncie, pełne zajadłych wypowiedzi, konferencje, także to naprawdę, być może zobaczylibyśmy inną twarz pana Jana Urbana, a nie chcemy tego robić. Chcemy go pamiętać jako osobę, która prowadziła razem z Patem i Kotem w kreskówce ten samochód Lista Nasza. Koka ma. Pat i Kot i Jan Urban. To przyjaciele od lat. Koka ma samuraj i tak, gizmo tak. Na ten. Tak jest. Chcą wojny, ten mieli. Nie no, bądźmy poważni. Zatrudnimy tak. Poważnego selekcjonera nowego. To jest słuszny wniosek, Kuba. Puenta. Ale możemy sobie pogadać przy automacie na wodę w kuchni. A co zdecyduje pan Golba z Henrykiem Kulą, to się dowiemy. Tak, to prawda. Natomiast my jesteśmy przeciw. Panie Henryku, proszę się zastanowić. Panie Mieczysławie, czas na bęben. Trochę się odstresować przy bębnie. Prawda, zagrać słóweczkę na bębnach. Tyle. Jeśli byś chciał pojechać do wrocławskiego zoo, to... będzie drożej prawdopodobnie. Wiele na to wskazuje. Marcin Tosz donosi, że jest rozważany. Zresztą Marcin Tosz donosi też, że MPK wrocławskie. MPK na pewno nie reklamuje się na korytarzach Śląska-Wrocław jakimś plakatem albo ulotką? Może to stąd to podwyższenie kosztów biletów? Nie zdziwiłbym się, bo wszystko idzie w górę, pensje piłkarzy też i jest ciężko. Jest ciężko. A zwłaszcza jak jeszcze byś chciał zatrudnić trenera albo dwóch, albo pięciu, no to potrzebujesz mieć pewne zaplecze finansowe. Porozmawiamy chwilę o Śląsku, Wrocław. Znaczy nie, o Śląsku nie będziemy gadać, o Śląsku. Będziemy rozmawiać o Wrocławiu. Dzieje się dużo we Wrocławiu. Tak, Wrocław okazuje się polskim, w zasadzie nie wiem jak to określić. Nie wiem. Dom, który czyni szalonym z Asterixa, 12 plac Asterixa mi się kojarzy przede wszystkim. Wszyscy są wszędzie, wszystko się dzieje, każdy ma 15 funkcji, nikt nie wie za co odpowiada. Powstają tylko synonimy takich określeń jak rada programowa, ciało doradcze. Cały Wrocław jest jednym wielkim ciałem doradczym dla samego siebie. Wszyscy znajdą tam zatrudnienie. Coś między Palermo, Chicago, a Tiraspolem. To coś takie, tak można by było szumnie określić to, czym staje się Wrocław. Ale zacznijmy od tego, jak wiemy, Kuba,
Wrocławskie Zoo jest prężnym sponsorem Śląska Wrocław. I widać, że to jest kosztowna zabawa. Tudzież, że potrzeba po prostu przelać jeszcze mocniej wejść w sponsoring Śląska Wrocław, żeby on wreszcie zaczął osiągać sukcesy, a przynajmniej zatrudniać jeszcze więcej trenerów na swoim etacie. Marcin Dosz donosi, że za wejście do wrocławskiego Zoo, które jest naprawdę bardzo dobre, tak swoją drogą, trzeba obecnie zapłacić tyle, ile w Berlinie czy w Rzymie za wejście do Zoo. Są to dwa razy droższe bilety niż w Poznaniu, w Warszawie czy w Krakowie. Marcin odpala. No ale w tych miastach Zoo nie sponsoruje zawodowego klubu piłkarskiego, no więc to jest jakby jasne, prawda? Rzymskie Zoo nie płaci pieniędzy dla Lazio i dla Romy? Co to za dziwne obyczaje, że nie płaci Zoo pieniędzy na swoje kluby? Dwa. To jest tak, że wrocławskie Zoo jest podobno świetne. Tak słyszałem takie opinie, że ludzie z całej Polski się zjeżdżają, mówią, że wrocławskie Zoo jest kapitalne. No nie ma lepszego Zoo. Okej, nie krytykujemy Zoo za to, że lwy są nieuczesane. Uczesane prawdopodobnie są lwy w Zoo. Natomiast podnoszenie cen biletów byłoby pewnie bardziej społecznie akceptowane, gdyby 4 miliony złotych nie zostały wytransferowane do Śląska Wrocław. Gdyby zostały wydane na jakąś opiekę nad zwierzakami, tudzież na jakiegoś zwierzaka, którego do tej pory nie było we wrocławskim Zoo. Ale zamiast tego można również sponsorować Śląsk Wrocław, o którym słyszałem, że nie jest za dobry, w przeciwieństwie do wrocławskiego Zoo. Jest to pewna pułapka, bo i Wrocław sam się w nią wepchnął. Pułapka, w którą Wrocław się wepchnął, polega na tym, że cokolwiek teraz Wrocław będzie chciał wyciągnąć z kieszeni swoich mieszkańców, na przykład poprzez podniesienie cen biletów, na przykład poprzez zwiększenie ceny w Zoo, poprzez to, że w akwaparku będzie drożej. Te wszystkie rzeczy, które Wrocław chciałby uczynić, będą przedstawione w kontekście jasnym, że być może gdybyście na Śląsk Wrocław nie wydali tyle, ile wydaliście, być może gdybyście nie zatrudniali tylu trenerów, ilu zatrudniacie i tylu zawodników na bardzo wysokich kontraktach, ilu macie, w dodatku jeszcze zalegając im z płatnościami, to by nie trzeba było robić tych wszystkich rzeczy w miejskich spółkach i to nie trzeba by było tych wszystkich pieniędzy wyjmować z kieszeni podatnika. Ale powiem ci, wciągam się. Wciągam się w to, co dzieje się we Wrocławiu. Wrocławskie uniwersum. Jest z tym coś niesamowitego. Przyznajmy, że trochę rzuciło nam na to światło właśnie wrocławskie Zoo. Zaangażowanie w Śląsk Wrocław. To był jakby klucz do tego, jak Alicja w Krainie Czarów znalazła się? A, że ten zajączek chyba tam wbiegł. Chyba zajączek. Nie. Albo jak Kraina Oz, to były te buciki magiczne, tak? Tak. Wrocławskie Zoo. I to jest sponsorujące Śląsk Wrocław, to były magiczne buciki, które przeniosły nas do Oz i ewidentnie tam jest. Znowu, Marcin Tosz. Łukasz Zbroszczyk, dawniej burmistrz Kątów Wrocławskich, odwołany ze stanowiska z uwagi na skazanie przez sąd w tajemniczych okolicznościach, odszedł niedawno z MPK, ale właśnie się odnalazł kierownik do spraw zarządzania strategicznego w Sobótce, miasteczku pod Wrocławiem. Jestem ciekaw, czy wszystkie miasteczka w Polsce mają taką funkcję jak kierownik do spraw zarządzania strategicznego, czy tylko Wrocław i jego okolice specjalizują się w wymyślaniu tego typu stanowisk? Ja wręcz jestem zawiedzony, Kuba, brakiem kreatywności, bo kierownik do spraw zarządzania strategicznego w Sobótce na pewno jest niezbędny, ale mógł to być kierownik do spraw zarządzania strategicznego w ciale doradczym koła programowego, nie... W ciale doradczym przy Radzie Programowej. Tak. To powinna być funkcja pana Łukasza Zbroszczyka, który pewnie niedługo straci tę funkcję, ale odnajdzie się w innym miasteczku jako ktoś inny. Tam dobrze jakby się też w pewnym momencie pojawił do spraw i potem jakiś absurdalny dalszy ciąg. Czyli ten kierownik, wszystko przy Radzie Programowej, ciała doradczego, do spraw ronda w Sobótce. I rondo w Sobótce, takie naprawdę wypasione rondo, po którym jeżdżą dużo. Ale brakuje w historii pana Zbroszczyka, który jakiegoś wątku rodzi. Innego, ale on się pojawia już tutaj przy prezesie Zoo. Przypomnijmy, że prezes Zoo został wyłoniony bez jakiegokolwiek konkursu. Została nim Joanna Kasprzak. Awans dostała po tym, jak jej mąż i prezes akwaparku zarazem, Grzegorz Kaliszczak, kupił za 1 000 000 dom od Jacka Sutryka. A to jest w ogóle interesująca sprawa z tymi domami. Z domami to we Wrocławiu też jest heca. Jacek Sutryk kupił dom od prezesa Sparty Wrocław, klubu dostawanego przez miasto Wrocław. Czyli prezydent Wrocławia kupił dom od prezesa klubu, który jest dotowany przez miasto tego prezydenta. Jacek Sutryk został zapytany o to. No,
panie prezydencie, no to jednak tak, no, można by było, jakby ktoś był bardzo niemiły i bardzo podejrzliwy, wysnuć wniosek, że Sparta dostaje pewne dofinansowania od prezydenta, bo prezydent między innymi podejmuje te decyzje, a dzięki temu cena domu u tego samego prezesa dla prezydenta jest na przykład niższa trochę, że no, ktoś mógłby taki związek przyczynowo-skutkowy wysnuć. Jacek sobie powiedział, jak każdy obywatel mam prawo kupić dom. I co? Powiesz? Znaczy, moim zdaniem pan Jacek Sutryk powinien wyjść i powiedzieć, jak każdy obywatel mam prawo mianować żonę męża, który kupił za milion ode mnie dom, szefem ZO. To jest o tyle fajne, interesujące, że nie wiem, czy dotarłeś, bo był jeszcze jeden. Znaczy, wiesz, to jest tak, to jest taka piękna też, jeśli ci wejdę słowo, inspirująca historia, że wiesz, pracujesz coraz więcej, rozwijasz się, wstajesz rano, zaczynasz pracować 16 godzin przez pewien czas, sięgasz po kolejne funkcje, robisz te kolejne szczeble, potem kupujesz dom Jacka Sutryka, już jesteś prezesem spółki. Naprawdę, to jest taka drabina bezpośrednich awansów. To jest piękne. Był jeszcze przerzucany gdzieś z miejsca na miejsce, jeden z lokalnych działaczy samorządowych, który został skazany chyba za znieważenie policjantów. I akurat temu dopinguję, temu samorządowcowi. Natomiast masz jeszcze jakieś... Bo... Nie, podoba mi się, jak wrocławski Super Express to zatytułował. Intrygująca transakcja prezydenta Wrocławia. Intrygujące to jest właściwe słowo. Jacek Sutryk sprzedał dom szefowi miejskiej spółki, a jego żonę zrobił prezesem ZO. Ja mam tylko apel. Szymonie Jadczaku, Pawle Kapusto, macie naprawdę dobry dział śledczy. W reprezentacji już sporo żeście podziałali. Może czas na Wrocław. My jesteśmy za to za chudzi, żeby tam się, bo to nie jest w Łodzi. My tam nie pojedziemy, ale wy naprawdę macie wszystko, żeby gdzieś tam przy tym Wrocławiu solidnie pokopać. Wiesz, że Marcin Tosz wystawia piłkę za piłką, że tylko nic, tak tylko jest, jakiś strzelać. Doświadczony siatkarz, powiem, ścina za ściną. Bo Marcin Tosz, generalnie dziennikarz Super Expressu, który większość z tych afer ujawnia, on specjalizuje się w transakcjach domostw. Jak już zdążyliśmy streścić dwie transakcje, które są dość głośne, można powiedzieć, ale specjalizuje się również w tym, żeby śledzić losy poszczególnych bohaterów, jeśli chodzi o Wrocław, jeśli chodzi o te spółki. Mam zdjęcia, jest tekst TVP Info. Bo Super Express w postaci akurat tutaj Marcina Torza piszącego te artykuły pilnuje dość mocno, czy te spółki miejskie, wśród nich oczywiście Śląsk Wrocław, czy to nie jest tak, że gdzieś te ich wydatki mogą się rozchodzić w taki sposób, który... Intrygujący sposób. I tu są mocne słowa, ale to są słowa Marcina Torza, więc mogę je zacytować. Ja bym takich nie powiedział, bo wiadomo, no, procesy to nie jest moje hobby. Chodzi o rady programowe. Jest tak, jest spółka miejska. Ktoś mógłby powiedzieć, okej, jest stanowisko prezesa w spółce miejskiej, jest stanowisko w spółce miejskiej jakiegoś przewodniczącego rady nadzorczej pewnie i tak dalej. No, są jakieś stołki do obstawienia. Jeśli naprawdę masz dużą rodzinę, no spółek miejskich jest sporo. Domyślam się zresztą sam, możliwe, że robiłbym podobnie, bo jestem człowiekiem bardzo rodzinnym. No masz szeroką rodzinę, spółek jest dużo, okej. Okay. Tu gdzieś prezes, tu w razie czego to można też jakiegoś dyrektora ewentualnie mianować. Natomiast okazało się, że jednak to nie wystarcza. Że dobrze jest, jak masz spółkę i w niej prezesa, dyrektora, szereg innych pracowników, ale ta spółka ma też jeszcze radę programową. Rada programowa, no, trochę programuje, trochę doradza. No. Trochę nic nie robi. Jak to rada programowa? No i że w radzie programowej okazuje się, że zasiadają też takie osoby, no, luźno, bądź mniej luźno powiązane z rządzącymi we Wrocławiu. Marcin Tosz mówi tak. Te rady programowe zostały stworzone po to, by nabijać kasę znajomym, sojusznikom politycznym Jacka Sutryka. Prezydent Jacek Sutryk udaje, że nie ma tematu. A cała Polska o tym mówi. Dlaczego Jacek Sutryk pozwolił stworzyć coś takiego i za poprzedników nie było takich sytuacji? I tu jest dosyć jakby jasno rozpisane, o co tutaj chodzi. Super Express ujawnił, że Sutryk, i tutaj już osobiście on, dorobił do swojej pensji 87 tysięcy złotych, pracując w radach nadzorczych miejskich spółek w Tychach i Gliwicach. Jak podawała gazeta, sam nie pozostaje dłużny i pozwala dorabiać we wrocławskich spółkach. Czyli to jest... To jest jednak kolega, nie? Tak. Fajnie. Nie tylko bierze, ale rzeczywiście daje. Politycy powinni to właśnie robić. Dawać. Przecież Jacek Sutryk może wyjść i powiedzieć,
daję obywatelom. Czy to nie są obywatele? Moja rodzina, moi znajomi, ludzie, którzy pozwalają mi zarobić, to są też obywatele, którym ja daję zarobić. O co chodzi? Cezary Kowalski, dajmy Polakowi zarobić. Dajmy Polakowi zarobić. Wrocław bardzo daleko w tym poszedł, więc... Wladimira Petkowicza mieli zatrudnić do Rady Programowej? Rady Programowej Aquaparku, jak najbardziej, Wladimir Petkowicz. Jan Urban również. Rada Programowa Aquaparku, Super Express podaje, członkowie mają otrzymać 2000 zł miesięcznie, spotykają się co 3 miesiące. Za jedno posiedzenie podatnicy płacą każdemu ze znajomych sutryka 12 tysięcy złotych. Natomiast w innej jednostce, w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, funkcjonuje Rada Naukowa. Rada Naukowa, to jest już nie tylko... Rada Naukowa przy MPK jest potrzebna. Utrzymanie rady kosztuje podatników 250 000 zł rocznie. Podobno ciało doradcze miało powstać też w ZOO. Tak jest to opisywane. To jest wszystko bardzo, bardzo sympatyczne, to co się w Wrocławiu pojawia. Naprawdę jestem zaszokowany tym, jak fajne, familijne, rodzinne miasto się udało stworzyć. Bardzo ładnie to ująłeś. Przyjazne dla każdego znajomego. Jacka Sutryka i dla osób, które kupią od niego dom. Więc bardzo się cieszę. Tak powinno się działać. Myślałem, że Kuba najbardziej familijnym bytem, podmiotem w Polsce są wafle. Ale okazuje się, że Wrocław, ja uważam, że Wrocław powinien dużo bardziej w to pójść. Uczynić to takim, wiesz, hasłem rozpoznawalnym. Wrocław, familijne miasto. Mhm. Po prostu. Przyjedź do nas, twoja rada programowa już u nas jest. Przyjedź do nas, kup dom od właściwych ludzi, a naprawdę ustawisz się na całe życie. Piękne, piękne to jest naprawdę. Mnie jeszcze cieszy jedna rzecz. Marcin Tosz nie ma żadnych wyroków, więc chyba nie wytacza się mu procesów. Więc istnieje szansa, że we Wrocławiu nie przywiązują zbyt dużej wagi do tego, co się o nich pisze. Ważne, że rodzina jest blisko i rodzina jest na swoim. Natomiast doszło do takiego nieprzyjemnego incydentu, że stworzono na Twitterze konto Out of Context Marcin Tosz. I w Out of Context Marcin Tosz ktoś zamieścił m.in. zdjęcie, jak Marcin Tosz spożywa alkohol na imprezie sportowej. Na szczęście to konto już nie istnieje. Zostało usunięte. Też było kompromitacją ale tego, kto to założył. Tak wielką kompromitacją tego, kto to założył, że to jest dramat. Ale Marcin Tosz powiedział, że się nie ugnie, nie ulegnie i biorąc pod uwagę to, że te tweety, które czytaliśmy są z ostatnich dni, no to nie ugiął się, nie ulękł i mam nadzieję, że będzie dalej robił. Serdecznie kibicujemy prawdziwemu dziennikarstwu, jakie uprawia Marcin Tosz, ponieważ my tego nie robimy. Tak, to prawda. My możemy się pośmiać z tego, co on wypracował w pocie czoła i naprawdę no, podejrzewam, że zadzierając z dość poważnymi ludźmi. Z większością Wrocławian, bo większość Wrocławian to dzisiaj są rady programowe, koła naukowe, ciała doradcze przy kołach naukowych, rady programowe kół naukowych przy ciałach doradczych. To można mnożyć nieskończoność. Zawsze możesz dodać koło programowe przy radzie doradczej koła narodowe. To naprawdę idzie się pogubić. To są solidne łamaki językowe. Kiedyś byłem w roli prelegenta na Uniwersytecie Wrocławskim. Co ty gadasz? Tak. Była wówczas wystawa organizowana przez naczelnego magazynu Matchday Magazine. Przepraszam Dawida, ale nie pamiętam nazwiska, nie chcę przekręcić. Nazywała się Betonowe Potwory i rozmawialiśmy sobie trochę o brutalizmie w architekturze. Trochę o blokach, trochę o betonie i tak dalej. I to było bardzo sympatyczne, ale nie zostałem zatrudniony w żadnej radzie programowej wówczas. Natomiast zawarłem znajomość na lata. Śledzę sobie Maciej i tutaj też nie pamiętam nazwiska, ale jeden z najbardziej... Mógłbyś po prostu mówić z Maćkiem. Z Maćkiem, no tak. Wiadomo było, że jest super relacja, a tak z tym nazwiskiem, wiesz, tak wypadasz. Maciek jest gościem, który jest absolutnie kozakiem, jeśli chodzi o architekturę, a jeśli chodzi o brutalizm, to już w ogóle. Ma konto na Instagramie, które followuje chyba pół świata, jeśli chodzi o architektów i wstawia tam mega, mega zdjęcia różnej architektury takiej brutalistycznej, socrealistycznej, innej takiej. Bardzo przyjemne zdjęcia, więc polecam mocno. I właśnie wtedy sobie rozmawialiśmy i była z nami pani chyba dziekan albo rektor, albo jakaś, no taka ważna pani. Mhm. No i sobie rozmawialiśmy o blokowiskach i ona też mówi, że tak, ja też z bloku, tu, znajomi, ekstra. Mhm. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, bo teraz już bym zapytał. Czekaj, czekaj. Byłeś we Wrocławiu, wyjechałeś z domu, rozmawiałeś z kobietą? Spokojnie, to była pani rektor, miała 118 lat. No i? W sumie tak, słuszne pytanie. O, widzę, że to było w pierwszych latach twojego małżeństwa. Albo nawet może jeszcze przed ślubem, nie, teraz nie pamiętam. Ale było bardzo fajnie, bardzo ciekawe to były rozmowy. Ale nikt mnie nie zatrudnił w Radzie Programowej wówczas i żałuję. No. To mogła być moja szansa życiowa.
Co masz teraz? Ja mam już Piast-Gliwice. To nie wiem, czy nie? To zetniemy, to zrobimy Piast razem z Wisłą. Dobrze. Dobra, tyle o Wrocławiu. Piast-Gliwice to klub Ekstraklasy jest. Mhm. Ale nie wiadomo jak długo. Tak. To jest na swój sposób urocze. Mhm. Bo znam ludzi, którzy przewidywali, że to może tak być, że są czasy no nie najłatwiejsze i że zwłaszcza jeśli chodzi o samorządy, to te czasy zrobiły się dość trudne, kiedy okazało się, że ogrzać wszystkie miejskie spółki i ogrzać domy wszystkich znajomych pracujących w miejskich spółkach, to jest dosyć duży koszt i że samorządy mogą stanąć przed takim dosyć dużym problemem, jakim jest cięcie. Sprowadzenie estońskiego Zlatana Ibrahimowicza Sapinena ogrzanie domów. Długo zastanawiano się, co zdecydować, jaką podjąć decyzję, ale wydaje się, że choć sprawa wciąż pozostaje na ostrzu noża, jest dużo nienawistnych głosów, które chciałyby ogrzać domy, a nie dawać kolejne podwyżki Sapinenowi. To jest fakt, zwłaszcza, że Sapinen nie, swoją grą nie rozgrzewa serc gliwickich kibiców na tyle mocno, by ten gorąc serc rozpościerał się na całe ich mieszkania. W ten sposób na przykład ogrzewając też ludzi, którzy nie są zainteresowani futbolem. Aha. Między innymi futbolem w wykonaniu Piasta Gliwice, a już zwłaszcza w wykonaniu pana Sapinena. Być może on przyzwyczajony do innych temperatur w sumie też, bo to jest Estonia, tak? Aha. Czy Finlandia? To samo. Nawet mają flagi. Kurlandia. To jest Kurlandia. No właśnie. Nasze. To nasze. I tu przyjeżdża i zarabia. No, więc byli ludzie, którzy mówili, że okej, fajnie. Jak jest okres taki, że w spółkach miejskich pieniądze się przepala, bo jest ich tak dużo, że nie ma gdzie ich chować. I wtedy jak już mają trafić do pieca te takie naręcza złotówek, to się rzucają po prostu działacze klubowi, że dobra, to dajcie nam, po co macie wpalić w piecu? Jak możemy spalić na pensji Sapinena na przykład? Tak. Właśnie, może to jest właśnie pomysł. Trafiłeś, Kuba, w sedno, że być może całe Gliwice mogą ogrzać się przy płomieniu, który powstaje z przepalania pieniędzy na Sapinena. Sapinena i sapinenopodobnych piłkarzy. Też jest to możliwe, ale zmierzałem do tego, że takie kluby w okresie prosperity jest spoko. Śląsk Wrocław, okej, fajnie, jak coś to w ZOO dołoży i będzie okej. Piast Gliwice też fajnie, można nawet zdobyć Mistrzostwo Polski będąc klubem miejskim, przy czym nie jest to miasto Londyn, ani nawet Lądek-Zdrój, tylko jest to miasto Gliwice, które nie jest w top 2 miast. Tylko sęk w tym, że powiedzmy, że miasto bardzo mocno dotuje Piast, ale on jest w tym złotym momencie. Sięga po mistrzostwo, wicemistrzostwo. Ma zawodników, którzy kręcą się wokół reprezentacji Polski. Tak? Był taki czas w Piaście i to była wspaniała przygoda dla całego miasta. Natomiast teraz naprawdę można spokojnie jechać walaszkiem bez jakiejkolwiek ironii. Może mamy bardzo drogą drużynę w czasach kryzysu, ale za to gramy chujowo. No, tak. I to jest też ta właśnie pułapka, że jak usprawiedliwiałeś w okresie dobrych dni, że no dobrze, okej, Piast Gliwice jest miejskim klubem. Może i to jest delikatna patologia, że nie jest tak, że sukcesy Barcelony są zbudowane wyłącznie na tym, że Barcelona i cała Katalonia sowicie łoży na klub i dzięki temu Barcelona może sobie zakupić na przykład Roberta Lewandowskiego po to, żeby tańczył na plaży przy budce ratownika. Ale za to działa, jakie są sukcesy i tak dalej. Więc jeśli wtedy używało się takiego wytrycha, no to należałoby teraz być konsekwentnym. Czyli skoro grają tak jak grają, No to już im się aż tak wiele z miasta nie należy najprawdopodobniej. A skoro im się tak wiele z miasta nie należy, to wiadomo, że klub momentalnie wpada w kłopoty finansowe. Przeczuwałem, nie mam satysfakcji. Naprawdę nie mam satysfakcji. Zaręczam, że nie mam satysfakcji, ale że kluby, które są aż tak mocno zależne od samorządowych pieniędzy, mogą napotkać na pewne problemy w sezonie 2022-2023 i 2023-2024. Mamy trochę konkretów też. Adam Korcz z portalu igol.pl. Cieszę się, jak takie artykuły, które naprawdę są niezwykle ważne i powinny być głośniejsze, pojawiają się na tych mniejszych portalach, a nie tylko w tych głównych. To pokazuje, że naprawdę warto docenić taką pracę. Tak? Bo to nie jest naturalna scena, jakby Igol jest fajnym portalem, kojarzę go, ale to nie jest naturalna scena, jak na przykład, nie wiem, Weszło, gdzie napiszesz i całe środowisko o tym dyskutuje. Więc warto docenić ten artykuł. I tutaj generalnie tak, 9 milionów złotych. Adam Korcz pisze, jest źle tak, że nie zakładali tego najwięksi pesymiści.
więc naprawdę nie jest dobrze. Według danych KRS długi wynoszą 9 milionów i 400 tysięcy złotych. W praktyce oznacza to całkowite wyczerpanie kapitału rezerwowego oraz poważne naruszenie kapitału zakładowego spółki. Teraz, Kuba, jest 10 na 10 argument. Skąd Piast narobił tych długów? Pierwsza rzecz, chciałbym, żebyś spróbował zgadnąć. Niestety, ale podejrzałem wcześniej. Brak awansu do europejskich. Brak awansu do europejskich pucharów. Jednym z powodów, słuchaj, sytuacji finansowej Piasta jest na pewno brak awansu do europejskich pucharów. Drogie polskie kluby, to jest jak z tym czajnikiem. Nigdy nie nauczysz się na cudzych błędach, prawda? Są kluby, które budują swój budżet w oparciu o to, że awansują do ekstraklasy. Później nie ma tego awansu i zaczynają od B-klasy. Są kluby, które budują swój budżet w oparciu o to, że zostaną w ekstraklasie. Później tego utrzymania nie ma i lądują w trzeciej lidze, spadając bezpośrednio z ekstraklasy, z pierwszej ligi, z drugiej ligi. Takie historie przerobiliśmy w ostatnich latach. Są kluby, które budują w oparciu o puchary i też to się kończy. Na przykład tak jak w Piaście Gliwice. Legia budowała chyba w oparciu o awanse do Ligi Mistrzów, do fazy grupowej. I Dariusz Mioduski wówczas również wpadł w spiralę, która doprowadziła go do sprowadzenia piłkarzy typu Robert Pich. Z całym szacunkiem dla sympatycznego Słowaka. Jak najbardziej. Ale to na jest... pewno pewne pułapy finansowe troszkę się pozmieniały, odkąd Legia projektowała swoje budżety w oparciu o rzeczy, które miały nadejść, a ewidentnie tylko mogły nadejść. I najgorsze jest to w tym wszystkim, że jest takie pojęcie jak no, pewne ryzyko. I no, pewne ryzyko trzeba podjąć. Że trzeba podjąć pewne ryzyko. I to mnie strasznie dołuje, bo często tego wytrycha używasz tak, no słuchajcie, oni podjęli pewne ryzyko, im się to opłaciło. Tak. I potem patrzysz sobie, bo to jest najczęstszy przykład, że no dlaczego ganimy Mioduskiego na przykład za to, że zakładał awans do Ligi Mistrzów, skoro Leśnodorski też budżety w taki sposób projektował i nikt go nie krytykował. I wtedy ja się strasznie denerwuję i irytuję, bo Legia Warszawa zakładała awans do fazy grupowej europejskich pucharów i to też nie Ligi Mistrzów, w budżecie, w momencie, kiedy na ostatnie 3 sezony udało się to 3 razy. Mm-hmm. Z taką dosyć dużą przewagą, bo walczyli o Ligi Mistrzów, ale no ostatecznie Liga Europy była tam, no może nie rozczarowaniem, ale była. Więc jeśli coś w ostatnich powiedzmy 4-5 sezonach zdarza ci się 4-5 razy, no to jesteś w stanie uwierzyć, że no być może w 5 też to się wydarzy. Natomiast jeśli coś się przytrafia raz na kurwa 156 lat, już od teraz to tak będzie non stop, no to niedobrze. To znaczy, że to źle odczytałeś to, że pewne ryzyko warto podjąć. Że no tak, udało nam się. To dlaczego miałby się nie udać nam podobno? Ja tylko przestrzegam jako widzewiak, żeby w Łodzi na fali dobrych sukcesów, na fali sukcesu jesiennych nie projektowano teraz budżetu w oparciu o europejskie puchary. Błagam, raz spójrzmy na Piasta Gliwice i na wszystkich innych. To jest coś naprawdę dziwnego, bo wydawać by się mogło, że był czas, kiedy można się było nauczyć na błędach popełnianych przez niektórych ludzi w niektórych miejscach. A okazuje się, że wcale nie, że jednak nie. Że jednak cały czas irytuje... I tutaj jednak cały czas pokutuje to przekonanie, że skoro coś nam się udało, to na pewno będzie nam się udawać już zawsze. Bo dlaczego nie? Bo mamy w sumie no, duże szanse. Po prostu. Zamki na lodzie i to lodzie z tego Sylwestra, gdzie było plus 18. Na tym funkcjonuje polska piłka. Bardzo wiele klubów i później jest wielkie zaskoczenie. Ale jak to? Cholera jasna. Jak to się mogło nie udać? Przecież my jesteśmy Piast Gliwice i my byśmy mieli nie grać w europejskich pucharach? Piast Gliwice bez europejskich pucharów? No cholera jasna. Jak to się mogło nie udać? Cała Polska w szoku. Ja w szoku. Wszyscy w szoku. Wszyscy albo nikt. Najbardziej mnie boli w tym wszystkim to, że niestety, ale wciągnęliśmy Barcelonę. Pamiętam, że były opracowania, tak, że Barcelona zakładała was do 1/8 Ligi Mistrzów. No nie udało się tego osiągnąć. Będą pewne problemy. Mogą się pojawić przejściowe trudności. Więc jesteśmy bardzo ekspansywni jako polski futbol w tym i zaczynam się zastanawiać, czy ja nie zacznę. Jednak już na tyle długo jestem w polskim futbolu, że być może jeśli kiedyś uda mi się czegoś nie zrobić, na przykład nie złamać sobie nogi po wyjściu na dwór, to założę, że już tak zawsze będzie. Ale ja myślałem, że powiesz, że zaczniemy budować, wydawać pieniądze w oparciu o wygraną w Eurojackpocie za 7 lat. Tak. Nie, albo jeszcze inaczej. Kiedyś, jakieś 12 lat temu, jeśli dobrze liczę, puściłem sobie tasiemkę za 2 złote i mi weszło. 50 zł wygrałem z 2 złotych, więc teraz mógłbym powtórzyć to i na pewno też mi wyjdzie. I potem wydać już te pieniądze, bo dlaczego miałbym nie wyjść? 12 lat temu mi się udała taka tasiemka, więc teraz mógłby być podobny. Ja powiem ci więcej. Zamierzam dzisiaj do domu wrócić boso w oparciu o to, że kiedyś było ciepło. Może znowu powinno być. Tak.
To jest bardzo słuszna decyzja moim zdaniem. Kozacka. Kuba, jeśli chodzi o Piasta, to jeszcze pamiętajmy, że to troszkę rzuca inne światło, jeśli chodzi o te transfery letnie. Mogli krzyknąć więcej za Kądziora? Mogli, ale w sumie nie mieli pieniędzy. W sumie funkcjonowali w realiach rynkowych, których powinni sprzedać tych piłkarzy. Teraz mają bardzo to jest jakiś pewien atut Piasta, że mają piłkarzy, których mogą sprzedać. Mosur? To jest budżet. Kądzior? Tak. Wilczek? To jest stary, ale może ktoś weźmie. Jakaś serię B. Także jacyś piłkarze są. Natomiast Piast nie tylko zatrzymał Kądziora i Placha, ale jeszcze renegocjował z nimi kontrakty, dając im duże podwyżki. Mhm. To było trochę, wiesz, pamiętajmy, że okej, wtedy się śmiano z Lecha Poznań, tak? Pamiętaj, że Piast również publikował wtedy takie bardzo nośne na socialach swoich, tak? Że o, my tu jesteśmy Piast Gliwice, my się nie daliśmy. A teraz myślę, że Lech mógłby odpowiedzieć po prostu rachunek za prąd na przykład. Co tam, jak tam wasze podwyżki dla Placha i Kądziora, gdy przyjdzie rachunek za prąd, drogi Piaście? Generalnie powinienem być może się uderzyć w pierś, bo mnie się podobało to, że Piast nie rzuca się na frytki, ale bazowałem tutaj na przekonaniu, że ludzie potrafią tam liczyć i skoro są w stanie odrzucać takie propozycje, to nie dlatego, że liczą, że zagrają w Lidze Europy w tych końcowych fazach, tylko dlatego, że mają po prostu ten budżet dobrze przeliczony i wiedzą, że to jest ten sezon, kiedy warto powalczyć coś więcej, czyli utrzymując trzon składu. Jak się okazało, nie skalkulowali tego. Właśnie to jest kurczę najgorsze, że znaczy najgorsze dla Piasta Gliwice, tak? Bo dla konkurencji ligowej nie końca, że Piast jest w słabej sytuacji w tabeli, natomiast musi tak naprawdę sprzedawać piłkarzy. Tak. Musi się pozbywać, odchudzać dosyć mocno kadrę, żeby uratować budżet. Jeśli Piast spadłby z ekstraklasy, to moim zdaniem to jest naprawdę droga w kierunku jakiejś katastrofy i tego, że mógłby ktoś zrobić odwrotną drogę jak Jarosław Kaszowski. Jarosław Kaszowski przyszedł od B-klasy do ekstraklasy. W tym momencie, jeśli Piast spadnie, to naprawdę będzie w głębokiej finansowym, w głębokim dole. I naprawdę to się może skończyć ścieżką, którą zrobił Górnik Łęczna i Ruch Chorzów, czyli spadkiem rok po roku. To jest naprawdę źle, jeśli o to chodzi. Pamiętajmy, że też chyba Piast miał najgorszą frekwencję w lidze. Więc no, przychody z dnia meczowego ich nie uratują. No to dziwne, że ludzie nie przychodzili na te wielkie widowiska, które... Ja też się dziwię, naprawdę. Jest to szokujące. A z drugiej strony pokazuje, że no nie wiem, no były wielkie sukcesy w Piaście, ale nie udało się zaszczepić aż tak wiele w mieście, żeby ludzie przychodzili na taką rundę, prawda? No to fakt, zwłaszcza, że przecież część z tych osób to ich bohaterowie z tamtego okresu, łącznie z Waldemarem Fornalikiem, który przecież od niedawna już trenerem Zagłębia Lubin jest. Więc to, że ludzie nie przychodzili, to pewnie smutne. Ale jak wspominałeś o tym Lechu Poznań, to od razu wie przed oczami tak? Sumiasty wąs, kontusz, tu żupan, wszystko elegancko. Co mnie nie stać na wesele? Takie wesele wam prawie, że jeszcze pół Warszawy będzie świętowało. Takie będzie wesele. Wesele miesięczne, nie jakieś tygodnie. Miesięczne będziemy poprawiny robić non stop. Tak, ja tu mam najlepszy zespół. Kądziora mam, mi zagra na weselu, na harfie. I mam też Placha, który będzie rozlewał wino najprzedniejsze i miody pitne. I jeszcze można zrobić telefony. Piotr Rutkowski dzwoni do tego, halo chłopaki, bo my w sumie jeszcze chętnie weźmiemy tego Kądziora. Możemy wam zaproponować 10 zł. Wiemy, że bardzo ich potrzebujecie. To jest 10 zł, których w tym momencie nie macie. My jesteśmy w stanie ich dać. Słuchajcie. Jak chcecie, to mogę zejść do 5 zł, ale nie będę robił głupich gifów na Twitterze Lecha Poznań, wyśmiewających waszą kondycję finansową. No też od razu mi się kojarzy z tym, że Piotr Rutkowski, gdyby chciał być bardzo niemiły, mógł zrobić tak, mam dla was farelkę, żebyście mogli sobie ogrzewać, bo wiem, że nie grzejecie, bo jest bardzo droga energia i mam też dla was agregat prądotwórczy, jeśli chcielibyście oświetlić. Możecie go też wystawić, gorszy niż Rauno Sapinen nie będzie. Wiemy, że Rauno wiele kosztuje, ale nasza farelka nie jest tak droga. Felix, super transfer chłopaki, no MVP Ekstraklasy, ale wam tam szarpnął. Też chyba głównie jednak budżet na razie się szarpnął. Ej. Trochę szkoda, a trochę nie. Na pewno jeśli Piast jest w takiej sytuacji, to może być pewnego dnia. Życzymy mu oczywiście, żeby wyszedł z tego wirażu, ale jest to jakiś traktat o niewykorzystanej szansy, biorąc pod uwagę, że Piast naprawdę miał swoje złote lata? Bardzo a może przeliczeniu się, że gdy trochę jak w Jagiellonii, w pewnym momencie dla klubu takiego, no, dla tego klubu coś się skończyło, a on naprawdę nie chciał zaakceptować tej nowej rzeczywistości, tego, że inni są bardziej konkurencyjni, że jednak bardzo ciężko jest być Piastem Gliwice cały czas będącym na szczycie.
to też wiesz, trochę pewnie pytanie o to, czy po prostu nie rozczarowali ludzie, co do których obiektywnie zachodziły podejrzenia, że nie rozczarują. Bo jednak ten skład, no tak, tak jak teraz nawet zacząłeś. Nawet ten śmieszny, komiczny dziś Sapinen, tak? Jak patrzyliśmy na jego, dlaczego nie? No. Więc tak, można oczywiście mówić, że przelicytowali, ale były pewne uzasadnione przesłanki, by spodziewać się nieco więcej po tym. Kurczę, co... kądzior, nie? Jaki to był transfer? Kurczę, samo utrzymanie kądziora i Placha to wydawało mi się nie do wykonania. Sprowadzenie kądziora wtedy, nie? No tak. Kawał transferu, naprawdę. Wincze. Hit ekstraklasy, absolutnie. Kądzior, reprezentant Polski. Przed chwilą La Liga. Znakomite mecze w Dynamie. I teraz Piast. No trudno, przykro. I brak ogrzewania. Damian, przykro. Możemy ci wysłać zapałki, ogrzesz. Nie ma co się śmiać z Gliwiczan. Wiadomo, że wszyscy mamy ciężko tej zimy. Zastanawiam się też dość intensywnie nad tym, czy to nie jest czas, kiedy zostaną trochę urealnione stawki. Bo zwróć uwagę, że kwestia dotyczy nie jednego klubu, nie dwóch. Wiem, Kuba, co program przypominasz, jak bardzo denerwują cię kluby, które są na sakiewce miejskiej i zawsze, że chyba Arka Gdynia. To musi się pojawić Arka Gdynia, która kiedyś proponowała bardzo duże kwoty. I jak ŁKS miał z nią rywalizować, skoro oni proponują? Wiem, znam ten argument, wszyscy go znamy. Ostatnio w Chorzowie, kurczę, to mnie w ogóle rozwaliło. W Chorzowie, tylko nie chcę pomylić kwot, ale wydaje mi się, że na pewno do tego doszło, że poproszono miasto, że dobrze by było teraz dosypać, bo Ruchowi idzie karta w pierwszej lidze, więc dobrze by było dosypać, to się włączymy do walki ekstraklasy. I tam padła jakaś kwota, która miała 6 zer, czyli powyżej miliona na pewno, że jak tyle miasto Chorzów dosypie do Ruchu, no to my możemy się na serio włączyć o ekstraklasę. No i tak sobie pomyślałem, kurczę, jakby ŁKS Łódź poprosił, że my teraz jesteśmy... Strasznie się to boli, że wtedy przegraliście walkę o utrzymanie również z klubami, które miały dosypywane z Urzędu Miasta, co? No trochę tak, zresztą tak sobie patrzę, no Widzew też jest wysoko w tabeli i nie zdziwiło mnie, że no, słuchajcie, jesteśmy wysoko w tabeli, no, mamy szansę walczyć. Chyba z Urzędem Miasta to Widzew się nie dogada. To osobna kwestia, natomiast potem się zastanawiasz, no kurczę, są kluby, które mogą na przełomie grudnia i stycznia zrobić coś takiego, to jest wiesz, jak as w rękawie, tak, a my mamy jeszcze ostatnią radę budżetową i na ostatniej radzie budżetowej prezydent miasta przedstawi wniosek o to, żeby przydać nam więcej pieniędzy. No i się bardzo mocno i intensywnie nad tym zastanawiam, czy to jest czas, kiedy zostaną urealnione stawki w tego typu klubach, bo jeśli zostaną urealnione, do tej pory można było sądzić, dobra, okej, okay, w Gliwicach trochę gorzej się wiedzie, bo trzeba było zrobić autostradę, no ale przecież jest Wrocław. Jest Wrocław, jak coś to złoto nam dosypie. No a teraz zdaje się, że dużo samorządów, może nawet większość, będzie musiała zmierzyć się z tym, żeby te wydatki przyciąć, a wówczas dodatkowe jakby... Nie przeceniałbym, Kuba, wpływu pieniędzy z urzędów miasta na rynek transferowy. Naprawdę. To nie jest aż tak wiele klubów, to nie są aż takie duże kwoty. Ja wiem, że spadliście wtedy i to cię bardzo zabolało, że spadliście i była Arka Gdynia i ona miała pieniądze z Urzędu Miasta, ale to nie jest aż tak duży wycinek rynku transferowego, Kuba. No powiem ci, dyktują jednak Lech Poznań, dyktuje Raków, dyktuje Legia Warszawa, a nie kluby, które są z Urzędu Miasta i dostają 2 miliony złotych. To są topowe kluby, topowe nazwiska. Jeśli chodzi o ten żużel od 8 miejsca w Ekstraklasie do 8 miejsca w pierwszej lidze, gdzie te różnice nie są takie duże, no to 2 czy 3 miliony złotych więcej, no to ci w niektórych klubach podwaja budżet tak naprawdę, jeśli chodzi o pierwszą ligę. Myślę, że to się w najbliższym czasie wyjaśni. Jest tyle klubów, które chcą grać w Ekstraklasie, że będziesz musiał mieć solidne, własne fundamenty, żeby tam po prostu się znaleźć. Tak, to pewnie tak. Natomiast wspominaliśmy przy Piaście Gliwice o kwotach. Tam pojawiło się 9 milionów złotych, jeśli dobrze kojarzę, artykuł Eagle. Natomiast lovekraków.pl opublikował artykuł z najlepszym tytułem w minionym 2022 roku. Chyba, że to już było w 2023, to wtedy bardzo szybko, w pierwszym tygodniu stycznia, rozstrzygnęliśmy konkurs na najlepszy tytuł artykułu w roku 2023, lovekraków.pl i tytuł Wisła Kraków ma nowego lewego obrońcę i 43 miliony długu. Tak. Wisła ma nowego lewego obrońcę i 43 miliony realnych zobowiązań. Ja ogłaszam też konkurs tutaj w takim układzie. To jest jeszcze miniony rok, rzeczywiście. Fantastyczny Michał Knura, pozdrawiam Michała, miałem okazję rozmawiać, rzeczywiście. Nie dziwi mnie, że wymyślił tak błyskotliwy tytuł. Ja ogłaszam konkurs, jak można by zatytułować, nie wiem, przy Rakowie, przy Legii, przy dowolnym klubie, Barcelonie, Realu, że ma na przykład lewego obrońcę i coś tam, bo to można o każdym. Pogoń Szczecin ma nowego lewego obrońcę i pustą gablotę na przykład. Tak? To można każdemu jakąś szpilkę wbić. Jestem ciekaw, jakby to poszło.
przy innych klubach, innych podmiotach, tak? Piast-Gliwice ma kądziora, placha i rachunki zaległe za prąd. Ale pięknie to Michał prowadzi. Hiszpan Dawid Junka, trzecim zawodnikiem zakontraktowanym przez Wisłę w grudniu 2022. W tym tygodniu odbyło się także walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki, na którym przedstawiono sprawozdanie finansowe. Tak. To jest bardzo fajne. Łączny dług ponad 80 milionów, jeśli dobrze. 89,5 miliona złotych, z czego realne około 43 miliony złotych. 11,8 miliona to suma pożyczek od Adama Adamczyka, Jakuba Błaszczykowskiego, Tomasza Jarzyńskiego, Jarosława Królewskiego, Adama Łanoszki i Władysława Nowaka. Zobowiązania wzrosły w okresie 1 stycznia 2021-30 czerwca 2022 około 17 milionów złotych w porównaniu z poprzednim takim rokiem. Zwróć uwagę, że suma pożyczek od tych wszystkich osób, 11 milionów tam było coś koło tego, nie? Suma pożyczek, tak. 11 milionów suma pożyczek. 12, tak. Wracając do tego tematu, wielosekcyjna Gieksa Katowice na hokej i tak dalej, 13 milionów złotych miasto przez rok. No dobrze, rozumiem, tak. To jest jakby kwestia tej skali. Natomiast jeśli chodzi o Wisłę Kraków, po pierwsze, to obrazuje, jak wielkie są pożyczki właścicielskie różne, skoro ponad 80, a realnego 43. Znaczy, jeszcze tutaj dodam, Kuba, tylko, że w listopadzie Jarosław Królewski pożyczył 2,5 miliona złotych i 500 tysięcy euro. Nie wiem, dlaczego to zostało jakby rozgraniczone. Żeby wypełnić zobowiązanie licencyjne, żeby zapewnić klubowi normalne funkcjonowanie. Już zaczynają się pożyczki nagłe, pilne, żeby zapewnić normalne funkcjonowanie i sięgają, no, pożyczył 2,5 miliona złotych i 500 tysięcy euro, no to już są kilkumilionowe pożyczki, żeby po prostu działać. Nie wiem, czy pamiętasz, ale to był chyba nasz program w połowie listopada, kiedy temat się pojawił i było właśnie wtedy, że kto to weźmie, czy bardziej Tomasz Jarzyński by to wziął, czy Jarosław Królewski, i wtedy powiedziałem, że niezależnie od tego, kto to weźmie, to będzie to dla niego na pewno kosztowne, bo długi licencyjny na 30 listopada chyba trzeba spłacać. No i wtedy Jarosław Królewski mnie mocno zaskoczył, bo chyba po 2 czy 3 dniach obwieści na Twitterze długi licencyjne spłacone. No i teraz mamy jakby szczegółowo, ile go to kosztowało. Ile musiał z własnej kieszeni wysupłać, żeby te długi licencyjne spłacić. Wbrew pozorom, to jest niezła informacja dla kibiców Wisły, że Jarosław Królewski, bo wielokrotnie mu zarzucano to w różnych kwestiach. Że się lansuje zamiast pomagać faktycznie, raz, tak? A dwa, że Janusz Filipiak trochę kwestionował w ogóle jego dorobek biznesowy. Mhm. Że Jarosław Królewski to jest jakiś szef kukułki, która nie przynosi żadnych zysków, że Synerais to w sumie jest jakiś ten... Że nie wiadomo, czy to nie jest tak naprawdę, czy nie zaczniesz sprzedawać perfum niedługo, bo... Co? No, Janusz Filipiak konsekwentnie lekceważył Jarosława Królewskiego do tego stopnia, że powiedział, że usadzili go w jednym szeregu z naprawdę poważnymi biznesmenami. No trochę to był nie tak ze strony organizatorów. Pytanie, na ile to jest po prostu kwestia tego, że Janusz Filipiak lubi sobie tak pogadać? Mhm. Na ile to jest kwestia tego, że dochodzi derbowa rywalizacja Krakowi z Wisłą? A na ile to jest kwestia tego, że faktycznie Janusz Filipiak traktuje Jarosława Królewskiego jako małego... drobnego przedsiębiorcę. Aha. Taki niską klasę średnią z perspektywy... Możemy zdradzić, że Jarosław Królewski swoje biznesy IT prowadzi w taki sposób, że jakby sprzedawał je garnki. Dzwoni po ludziach z Krakowa i czy ma pan powyżej tylu lat, jest pan zainteresowany technologią IT, bo prezentacja w hotelu Aviator w Radomiu odbędzie się za 3 godziny. Może pan tam połączyć się również z Zoomem. Tak. Tak to wygląda właśnie i ja nie powiem, ale byłem no zastanawiałem się po prostu, jak wiele Jarosław Królewski tak prywatnie może znieść i jego małżonka na pewno również zaangażowania w Wisłę i czy to są kwoty, które pozwolą Wiśle na funkcjonowanie jeszcze takie w miarę. I zdaje się, patrząc na obecne ruchy, że Jarosław Królewski jest gościem, który może to dźwignąć trochę. No może, ale no jak długo? No to jest, żeby przetrwać najbliższy czas. A te długi nie zmniejszą się jakoś bardzo. I w tym momencie co? Wisła? Jaki jest plan Wisły? Opowiedz mi, proszę, Kuba, streść pomysł Wisły na wyjście z wirażu. Nie wiem, czy patrzyłeś na CV Dawida Junki. To jest nie byle jaki gość. On grał do niedawna w zasłużonych hiszpańskich klubach. Praktycznie, można rzec, w hiszpańskiej elicie zaliczał występy. Wcale nie stary, nie stary. No, podejrzewam, że jego usługi trochę kosztują, ale za taką jakość warto zapłacić. Zwłaszcza, że pamiętajmy, Wisła Kraków może awansować do Ekstraklasy. Kuba, chyba trochę się boję mocnych słów, ale tu wydaje mi się, że to jest uprawnione.
Taki transfer jak Dawid Junka to jest gwarancja awansu do ekstraklasy i końca problemów finansowych. Trzeba sporo wyłożyć, to prawda. Ale jednak warto. To jest gwarancja jakości. Warto. W piłce nie ma czegoś takiego, że sprowadzasz nazwisko, które grało w dobrych klubach, grało dobrze ostatnio i on w nowym środowisku jednak sobie nie daje rady. No nie ma takich przypadków. Jeśli ktoś grał dobrze, to gra dobrze i jest koniec. I on awansuje. Pamiętajmy, to jest tylko pierwsza liga. Tak. Przez pół roku w pierwszej lidze powinien ją pożyć. Wciągnąć nosem powinien ją. Patrz na to CV. No jak on może sobie poradzić? A potem to już w Ekstraklasie. Na Ekstraklasie w boiskach to już będzie łatwiej. Na pewno. Tak, tam są duże pieniądze, to spokojnie można już opierać budżet Wisły w tym roku o pieniądze z Canal Plus. Ja bym wręcz wydał jeszcze ręce. No, trochę to wygląda niepokojąco. Gdybym był kibicem Wisły, to bym się mocno niepokoił. Czyli, słuchaj, generalnie jaka byłaby rozsądna strategia teraz? Utrzymać się, tak naprawdę, gdyby Wisła patrzyła z całym szacunkiem, ale rozsądnie i tak to powinna w tym momencie zrobić wyprzedaż i utrzymać się swoimi piłkarzami w pierwszej lidze. Przykro mi, ale taki powinien być reset w tym momencie, a nie zadłużanie się, gdzie ta sytuacja w tabeli jest słaba i wielu piłkarzy jest po prostu słabych. Ja wiem, że tam jest wielu na liście transferowej, ale no to wciąż. Moim zdaniem, gdyby patrzyła rozsądnie, a nie przez pryzmat, my jesteśmy Wisła Kraków, to w tym momencie walczyłaby o utrzymanie. No, z swoimi chyba juniorami i tym podobnymi tanimi piłkarzami. Gdybym miał doradzać, to chyba tak. Zwłaszcza, że Jarosław Królewski jest gościem, który udowodnił swoimi ostatnimi ruchami, że posiada pewne zaplecze finansowe, które pozwala na utrzymywanie Wisły na poziomie pewnej przyzwoitości. Że nie jest człowiekiem, który musi mieć koniecznie teraz jakieś pieniądze z Canal Plus i tak dalej, żeby Wisła się nie przekręciła po prostu. Tylko zdaje się, że na jakiś, nie wiem, środek pierwszej ligi raczej pozwoliłoby jego możliwości, żeby zbudować taki klub. Oczywiście wsparty wielokrotnie przez kibiców, którzy w Wiśle też są ofiarni i na pewno te ich wpływy do budżetu są zauważalne. Zarówno z dnia meczowego, gdzie Wisła ma topowe frekwencje, jak i jeśli chodzi o socjus Wisła i tak dalej. Natomiast no kurczę, znam temat, no. Jak wiesz, świeci się w głowie, no przecież wystarczy tą wiosną, pach, idziesz do Ekstraklasy, koniec problemu, są pieniądze z Canal Plus, jest rozpoznawalność, transmisja. Ty znasz ten problem tak na wylot, jak gdyby Wisły dotyczyło noszenie czarnego rungsliwa w domu, w którym są koty. Ja znam ten problem równie wyczerpujący, jak ty znasz to, co robi tu mieć Wisła. Ale wiesz co, najbardziej się obawiam, żebyście się uda, żebyście się ten scenariusz uda, że faktycznie okej, może i zagraliśmy all in, może i dużo zaryzykowaliśmy, ale zobaczcie, Junka 17 goli, 14 asyst. Słuchaj, kibicuję temu rozwiązaniu. Dlaczego nie mam nie kibicować? No ja trochę mniej, bo Masełka jest w pierwszej lidze, wiem. Mogłoby to być kosztem Ełkesu. Kupiliście już tę Australię? Targują się? No czekamy. Jaka jest propozycja za Australię wyjściowa wasza? Tam teraz pożary, to nie ma sensu. Co, że pożary? Czekam, aż ugaszą. Tak? Tak, wtedy będzie, wiesz, łatwiej zabrać. Nie, no, zobaczymy. Jeśli chodzi o UKS, to na razie jest wszystko git. Zaczęli treningi, ale Wisła będzie mocna wiosną. Musi być mocna. Czy coś jeszcze w temacie Wisły? No powodzenia życzę im mocno. Już teraz trzymam kciuki i chciałem z tego miejsca bardzo złożyć głębokie wyrazy uznania Jarosławowi Królewskiemu, bo wydaje mi się, że jak ktoś z własnej woli, nieprzymuszonej, wrzuca w klub takie pieniądze, biorąc na pewno pod uwagę, że raczej ich szybko nie odzyska, pewnie w ogóle, no to zasługuje na gigantyczny szacunek. I wydaje mi się, że trochę zbyt mało się o tym mówi, o szacunku dla osób, które wrzucają swoje pieniądze bezpowrotnie w kluby piłkarskie, a nie są wrocławskim ZOO na przykład, bądź też nie są inną spółką miejską. Bardzo ładnie. Tak. To zrobimy kącik zagraniczny teraz. Dobrze. Bo działy się rzeczy, które nas poruszyły. Gianni Infantino, Saldbae i inne stwory, kreatury. To są ludzie. Oczywiście, to jest bliska relacja Infantino z Saldbae. Okazuje się bliższa niż się wydawało. Podobało mi się, jak FIFA postanowiła wszczęć dochodzenie na temat tego, w jaki sposób Saldbae miał aż tak dużo powiedzenia na finale Mistrzostw Świata podczas świętowania, podczas gdy zaraz obok wklejano zdjęcia Saldbae z Infantino w różnych miśkach i w różnych wspólnych pozach. Właśnie przyszły mnie już dwukrotnie takie ciarki. Jak wspomnienie z tego, co robił Saldbae. Jak ciągnął to dziecko, chciałem do dwóch raund, nie, to ja będę teraz robił. Ja pierdykam, ale to była, no, nie chcę w ogóle tego wspominać. Natomiast Gianni Infantino wiele dalej nie poszedł. Okazuje się, że tak jak Saldbae chciał mieć zdjęcie z
pucharem świata, tak? Gianni Infantino chciał mieć zdjęcie na pogrzebie Pelego. Tak, to było zestawione z kolei, bo to są ta sztuka dobrych zestawień. Było zestawienie ze sobą Pele, który proszę, żeby to było tak spokojne, godne, uroczyste, żeby nie było z tego jakiegoś takiego, wiesz, festiwalu, kociokwiku, tak? Że uszanujmy to, bo jak to się w końcu zdarzy. I później miałem zaraz sobie przedstawione zdjęcie Infantino, selfie z kimś tuż obok trumny. Ja wiem, że Infantino próbował się z tego tłumaczyć, że gdzieś pomógł byłym kolegom Pelego wejść na tę uroczystość, tak? Ale czy nie dało się zrobić tego wszystkiego bez selfie 3 metry od trumny legendy futbolu? Wydaje mi się, że dało się to zrobić. Jeszcze tam był, nie da się obronić selfie robionego tuż obok trumny. No kurde, no to jest jak z jakiegoś naprawdę filmu komediowego takich umiarkowanych lotów. Widziałeś okładkę Mundo Deportivo? Nie. To nie patrz. Co tam jest? Na okładce Mundo Deportivo jest mniej więcej ta perspektywa, która była z Giannim. Tylko no jest to na okładce Mundo Deportivo, czyli widać trumnę z ciałem Pelego na okładce hiszpańskiego dziennika, co wydaje mi się pewnym naruszeniem strefy sakru, tak bym to określił. Mam nadzieję, że nie pomyliłem, ale jestem prawie pewny, że to Mundo Deportivo. Jak znajdziesz, że to jest Mundo Deportivo, to możesz to potwierdzić. Ja gdybym odpowiadał za cokolwiek poza tym, jaki... Nie no, zobacz, oni stoją tuż przy. Oni stoją tuż przy. Tu jest Pele, oni są 30 centymetrów dalej. Infantino się uśmiecha z jakimś kolesiem, bo ktoś sobie robi zdjęcie z Infantino. Tu jest ewidentnie jakiś kibic, który chce mieć zdjęcie z Infantino. On jest tuż obok. To jest po prostu nieprawdopodobna żenada. Infantino jest już po prostu... Nie wiem, no nic nie potrafi zrobić tak, żeby to wyglądało po ludzku. Swoją drogą zastanawiam się, co za kibic, który jeszcze po tym wszystkim chce zrobić zdjęcie z Infantino. Ale... Długa kwestia. Mam nadzieję, że jeśli to nie Mundo Deportivo, to przepraszam, ale jestem prawie pewny, że to Mundo Deportivo. Ale na szczęście nie, tak, Mundo. Ale na szczęście, no cóż, Infantino nie będzie, myślę, że rządził FIFA po tych wszystkich aferach. Wielzmann Ania jest jedynym kandydatem na prezesa FIFA w najbliższych latach. To prawda i będzie dalej decydował o wszystkim. Bardzo to jest wesołe. Równie wesołe jak finisz kariery Cristiano Ronaldo. No właśnie, napisałeś felieton. Polecam felietony Kuby, który dysponując teraz większą ilością czasu, naprawdę ma mnóstwo go, by poświęcić uwagę każdemu zdaniu, każdemu akapitowi i to naprawdę czuć w felietonach. Dziękuję. Ale muszę przyznać, że lubię tak. Tak. A taka żonglerka słowem. A ja to nad tym panuję słowem jak jakiś kuglarz nad przelatującymi pieczkami. Jako poskuglarz. Innymi słowy, grafomaństwo naprawdę nie warto. Nie ma tam żadnego przekazu poza tym, że Ronaldo odchodzi. Ale jeśli chodzi o finisz kariery Cristiano Ronaldo, to uważam, że jest to smutne dla całego środowiska futbolowego. Znaczy, mi się podobało, jak w tym felietonie napisałeś, że Ronaldo w ostatnim czasie, ten Manchester United, to było jak Bóg poruszający się po swoich opustoszałych świątyniach, oglądający ich ruiny, prawda? To tak trochę było. No zdecydowanie, jeśli chodzi o Manchester United, ten, który Ronaldo opuszczał i ten, do którego Ronaldo przyjeżdżał, no to widać pewien downgrade z angielskiego, bo akurat amerykańscy właściciele... Ale to się inaczej wymawia. Downgrade. Downgrade nastąpił dosyć istotny Manchesteru United. No i Cristiano Ronaldo zauważył ten downgrade. Nawet on się spisywał dobrze, pierwszy sezon nawet bardzo dobrze i to była piękna historia o tym, jak Cristiano Ronaldo... Ale to był też Manchester United. Manchester United nadal, natomiast no, styl odejścia, sposób odejścia, ten wywiad dla Piersa Morgana, kibica Arsenalu. A co powiedział? Ten taki słynny, gdzie tak przejechał się w Manchesterze, tak? Tak, że nie uszanowali i tak dalej, że tu nie dość zaufania, że ten hak to jest łysy bajerant. No strasznie nawywijał. Potem rozwiązanie kontraktu. No nikt się nie spodziewał, chyba że aż tak źle będzie to wyglądało, a ja wtedy byłem absolutnie przekonany, że Cristiano Ronaldo będzie próbował dotrzymać słowa, które wielokrotnie jakby podkreślano w różnych miejscach, czyli wrócić do Sportingu Lizbona, co by było też poszukiwaniem wyznawców w swoich dawnych świątyniach, ale jednak byłoby to poszukiwanie takie, jakiego się spodziewamy u bohatera wciąż tej stawki. Klasy.
Tak, i u bohatera tej klasy, bo to, co też mocno podkreślałem, bo wiele osób tak mówi, a Krzawi i Niesta to wyjechali do tych Katarów i innych Japonii, jak mieli 34, 35, a to Ronaldo ma już 38. Natomiast to właśnie odróżnia Ronaldo od wszystkich innych, że jest wybrańcem, jest jak Neo, jest gościem, który jako jeden z dwóch w historii, bo drugim jest Lionel Messi, na tak długo rozsadził wszystkie indywidualne możliwe osiągnięcia w piłce nożnej. Messi jest o ile młodszy? 3 lata. To sporo w piłce, szczególnie tak, na jej finiszu. To bardzo dużo i ja się kompletnie nie dziwię, że Ronaldo już nie ma siły ścigać się z Messim, ale to jest właśnie moment, że herosi tej klasy, a mieliśmy ich w historii max 5-6 może, jeśli chodzi o piłkę nożną, nie powinni kończyć się w taki sposób, po prostu, tak obiektywnie nie powinni. A to, że się kończą w taki sposób, jest dowodem na to, jak brutalny, niesprawiedliwy jest świat piłki nożnej. Moim zdaniem jedyne, co tutaj jakby wiesz, godzi w Ronaldo, to fakt istnienia Messiego i tej jego rywalizacji między o to, kto jest najwybitniejszy. Gdyby nie to, to spokojnie byś powiedział, a dobrze, tyle nam dał radości, tyle szczęścia, teraz jedzie zarobić pieniądze na kolejne 10 pokoleń i fajnie, tak? Ale ten kontrast, że Messi zdobywa Mistrzostwo Świata, a Ronaldo wyjeżdża do Arabii Saudyjskiej, podpisać, przypomnijmy, lepszą umowę niż podpisał Orlen chyba na sprzedaż Lotosu 30% saudyjskim firmom, to jakby cię razi. Mnie osobiście troszeczkę mi jest żal, że on tak naprawdę opuszcza poważne piłkarskie stawki z całym szacunkiem dla saudyjskiego futbolu. Natomiast no, on i tak dał już tak wiele. Dał tak wiele, prawda? Z jednej strony tak, natomiast bardzo podoba mi się na przykład starzenie Zlatana Ibrahimowicza, który... No Jezu, ale już te jego żarty są tak oklepane, ale to, że I am Zlatan, trzecia osoba, już nie mogę tego słuchać. Chodzi mi o sposób, w jaki on oddziałuje na resztę, bo jeśli spojrzałeś sobie na Cristiano Ronaldo w reprezentacji Portugalii na ostatnim dużym turnieju, w którym były Mistrzostwa Świata, wydaje mi się, że nie do końca smaczne było na przykład to, jak się cieszył po golu Bruno Fernandesza, kiedy niemal grzywką strącił tę piłkę. Bardzo mi się nie podobało to, w jaki sposób na przykład portugalska federacja apelowała o to, żeby przyznać tego gola Ronaldo. I jak się miał wtedy czuć jego kolega Bruno Fernandesz. Jak spojrzysz sobie na losy Zlatana w Milanie i to, do jakiego Milanu przychodził Zlatan i jaki Milan jest obecnie, no to była historia wielkiego inspirowania ludzi, którzy nie wierzyli w siebie. I wydaje mi się, że można by było znaleźć więcej przykładów tego typu, że ktoś godząc się ze schodzeniem ze sceny, zaczyna pełnić rolę drugoplanową, ale wielce inspirującą. Zaczyna pełnić rolę... Ronaldo nie jest w stanie pełnić roli drugoplanowej. No i to mnie właśnie bardzo boli. Aha. Zobacz na Messiego w PSG, gdzie ma u boku Mbappé i Neymara. I oddaje to światło de facto Mbappé, prawda? Abstrahując od tego finału, gdzie no był MVP, gdzie to był Mistrzostwo Świata, ale w klubie chyba nie musi być taką pierwsze wszystko. Zwłaszcza, że to Mbappé się wykucało, to, żeby mieć wpływ nawet na obsadę stanowiska prezydenta Republiki Francuskiej. To ja ci powiem, Kuba, troszeczkę inaczej, że ja o Ronaldo się martwię. Ja wiem, że on ma tyle pieniędzy, że mógłby kupić łódź z całą zawartością. Ja wiem, że jego rodzina jest ustawiona na bardzo, bardzo długie lata, ale naprawdę pieniądze nie dają ci szczęścia, nie dają ci spokoju, dają ci pewne możliwości. I sława nie daje ci spokoju. Zobacz, gdy Ronaldo pytano, co on będzie robił po zakończeniu kariery, mówił, że aktor, że może w kierunku aktorstwa, gdzie wszyscy wiemy, że no nie, raczej to tak nie będzie, że później będzie Piercem Brosnanem, tak? Natomiast chodzi mi o to, że w Ronaldo bardzo mocno widać, jak on głęboko od strony osobowościowej potrzebuje być w świetle niezwykle intensywnych świateł. Wydaje mi się, że to aż przerażające, jak on bardzo tego potrzebuje. Jest w tym coś toksycznego, coś smutnego, coś naprawdę, o co się martwię, co no. Jest w tym człowieku. Że on jest cały czas gdzieś na jakiejś granicy czegoś. I gdy patrzę na Messiego, widzę spokój, widzę to normalne, rodzinne życie, ale przypomnij sobie ten dokument Ronaldo, który powstał, tak? On był przede wszystkim bardzo dziwny. On był niepokojący. Tak. Więc jest jakaś dziwna rysa w Ronaldo i martwię się o niego jako człowiek, który też ma w sobie pewne dziwne rysy charakterologiczne. Martwię się o niego jako człowieka i widząc to jest to, co ty mówisz. On w Arabii będzie fetowany, świętowany, będzie super gwiazdą.
I po to tam rzeczywiście poszedł. Natomiast już mnie martwi to na przykład, gdy powiedział w wywiadzie, że to nie jest tak, że Liga Arabska jest słaba, że nieprawda, nie. No właśnie martwi mnie takie... Że ten jest naprawdę dużo mocniejsza niż się wszyscy wiedzą. No nie, no kurczę, tam jest top 10 piłkarzy, to jest Grzegorz Krychowiak. No ostatnio był taki ranking chyba gdzieś, no daj spokój, Cristiano. Vincent Aboubakar, kolega klubowy Cristiano Ronaldo. Też tak to odczytuję, bo trochę mnie dziwi, jak ludzie wsiadają, że o, za kasy poszedł i tak dalej. Wydaje mi się, że wbrew pozorom to nie był ten kluczowy czynnik. Kluczowym czynnikiem było to, że on tam faktycznie będzie traktowany jak Bóg. Mhm. Jak człowiek, który... Jak człowiek, za którego on sam siebie ma. Mhm. I to jest bardziej powód do zmartwień niż to, że to jest akurat Arabia Saudyjska. Bo wydaje mi się, że w Lizbonie mógłby być traktowany podobnie, ale jednak byłby w rywalizacji sportowej z wielkimi fachowcami, tak. Z wielkimi talentami. Benfica to przecież miejsce, gdzie od groma utalentowanych ludzi gra. Sportingowi nic za darmo by nie dano. Natomiast w tym Al Nassr podejrzewam, że otoczony jeszcze pewnie gromadką podobnych zawodników, którzy są bardzo dobrzy, jak Dawid Ospina na przykład, no to Ronaldo będzie sobie kolekcjonował kolejne trofea. Niektóre być może zostaną stworzone specjalnie dla niego. Tak sobie zażartowałem w felietonie, że nie zdziwiłabym mnie jakaś platynowa piłka od Al Arabian w arabskiej gazety, która akurat taki plebiscyt sobie stworzyła. Byłaby gala stworzona na wzór France Football i tam Ronaldo by ze sceny się uśmiechał. Trochę mi przypomina, był chyba taki film Goodbye Lenin, gdzie dla babci stworzono... O, tak, dobre porównanie. Taki mikroklimat, w którym komunizm trwa. Bo ona była w śpiączce chyba i chyba jej rodzina uznała, że ona nie jest gotowa, żeby zmierzyć się z tym, że upłynęło tyle czasu. Więc jej wmówiono, że dużo mniej czasu upłynęło i udawano przed nią te komunistyczne dekoracje z jej lat. Tak, to jest dokładnie to, co taki teatrzyk, który trochę jest odprawiany przed Ronaldo, nawet w reprezentacji. Tak. I wydaje mi się, że osoby, które no jakby... Jakby są pogodzone z przemijaniem, nie potrzebują takiego teatrzyka. Gdy myślę, co będzie robił Messi po karierze, to wiem, że on po prostu zejdzie sobie ze sceny, będzie gdzieś tam udzielał wywiadu raz na 3 lata. Nie będzie potrzebował takiego cyrku. Wiesz, kto potrzebował cały czas być wśród reflektorów? Diego Maradona. No i skończyło Messi, się. Ronaldo jest zupełnie innego rodzaju postacią niż Maradona. Wiadomo, że tam jest po prostu profesjonalizm, siłka i tak dalej, ale no jest w tym coś naprawdę niebezpiecznego. Ja wiem, że jest mnóstwo osób, o które prędzej powinniśmy się martwić, ale jest to moim zdaniem jakiś ważny przykład, że naprawdę możesz być sławny, możesz być ultra bogaty, możesz być podziwiany, możesz być dla wielu ludzi inspiracją, ale to nie daje ci jakby glejtu na to, że wszystko jest tam w porządku, szczególnie, że no też życie prywatne nikt nie ma jakby... No, tego, że zawsze będzie zdrowie u ciebie, u twoich bliskich i tak dalej. I na to też warto spojrzeć w historii Ronaldo. Ja skupiam się na tym aspekcie, tak naprawdę, że nieważne kim jesteś, jak wielki jesteś, też jesteś kruchy. Też jesteś bardzo łatwo gdzieś, może coś cię wytrącić z równowagi i tak dalej. Jak wspominałeś o tym schodzeniu ze sceny, to zaczynam się zastanawiać, bo jest jeszcze jeden taki zawodnik podobnej klasy, który też wkrótce będzie musiał się zacząć godzić z przemijaniem, a zapowiada, że pojedzie na mundial za 4 lata z reprezentacją Polski i zastanawiam się, jak tu będzie przebiegało. Bobek? To... Nie, Robert bez problemu. Już mam 15 biznesów, interesuje się nimi dosyć intensywnie. Potrafi na przykład mecz reprezentacji Polski poświęcić na przykład jakiś tam mecz z Węgrami, poświęcić na rzecz swoich biznesów, więc myślę, że pójdzie dosyć gładko w innym kierunku. Dobrze. Okej, okay, to jestem w takim razie spokojny. Dobra, to jeszcze rozstrzygamy konkursy. Tak, tniemy. I rozstrzygamy. Ja nie umiem czytać. No, dobra. Rozstrzygamy konkursy w piątek. Bez nagród, to jest ważna adnotacja. Konkursy już są bez nagród. Dzisiaj wysyłam wszystkim, którzy nie dostali książek. Najpierw był konkurs w piątek. Jaki skład sprawy dla reportera o polskiej piłce byłby optymalny? I Adam O., przedstawiciel azjatyckich buchmacherów. Nie wystąpi jednak, ponieważ w okolicach Radomia zostanie porwany przez mołdawsko-rumuńskiego lekarza. Drugi, Adam Gilarski z Migomate, musi być wszędzie z ramienia PZPN, niesfornie przebierający nogami, bo Gilar Mobil czeka odpalony, żeby podjechać na Narodowy. Kibic z Indii, on był wszędzie. W pewnym momencie zmieniający koszulkę z napisem PZPN na koszulkę murem za ciasiem. Paweł Paczol, zasiedzi się, bo już występował. Paweł występował, czy był w studiu? Był, ale nie, właśnie chyba jeszcze nie był publikowany. Nie był publikowany. Nie wiem, czy to nie o Rafała Kośca chodziło. Możliwe. Czesław Michniewicz z synem. W związku z klauzulą syn będzie mówił całą prawdę, a Czesław tylko będzie kiwał głową, co jakiś czas pocierając łzę. Przez studio przebiegnie Zbigniew Boniek, pokazując palcami, ile godzin goli strzelił Belgom. Oczywiście biegnie w tym stroju, którym po plaży. Na koniec
koncert Dadon Omar, śpiewając Danca Kuduro na żywo w tle Marchwiński, będzie robił przez cały czas Elastico. Adam absolutnie zamknął temat. A piękny był odcinek. Jeszcze myślałem, jak tu zmieścić Denzela, ale tego z Janikowa. Denzel Menzel, tak. Denzel Menzel i Santana. I to był występ. Jest też, mieliśmy konkurs na przyśpiewki, ale takie raczej kolędy o polskiej piłce, kolędy, tudzież takie dziesięce rymowanki, Haldir Zero, przyśpiewka do melodii Szczotka Pasta zespół Fasolki. Niestety nie znam tego. Nie wiem, Szczotka Pasta. A to masz. Dobra. Zanuć. Ja tak naprawdę się nie znam zaczyna tego. Wielka przygoda. Chyba tak, dobra. Czesiek, premia i kadra, nie młoda. Tak się zaczyna wielka przygoda. Nie bierz premii, bo wiesz dobrze o tym, kto ją przyjmuje, ten ma kłopoty. Żeby dobry PR mieć, trzeba tylko chcieć. Laga, laga, mocne jezdeczko, o, broń się z nami, tańcz w kółeczko, o, w prawo, w lewo, w prawo, o, do obrony przechodź żwawo, o. Pięknie, pięknie, bardzo. Zepsułbym to absolutnie, wyłącznie. A ja, bo to jest generalnie piosenka do mycia zębów i powinno się całą przyśpiewać podczas mycia zębów. Ja tylko pierwsze 5 taktów znam, bo się spieszę. Dlatego zęby mam, jakie mam. No. I to był chyba najlepszy konkurs, jaki ogłosiliśmy. Na wspomnienia z dzieciństwa. A, to i tak, spokojnie można zrobić jakiś kiedyś program. Dzieciństwo, jak my to przetrwaliśmy? To jest niebywałe. Ja odpiszę na wszystkie te... Osąd dzieciństwa. Osąd dzieciństwa. Trzeba kiedyś zrobić chyba, jak już będziemy się zajmować takimi rzeczami. Ja odpiszę na wszystkie komentarze, które są z tymi opowieściami z dzieciństwa. Naprawdę każda zasługuje na uwagę. Każdy pokazuje tam, wykłada na talerz kawałek serca. Ale też wracaliśmy z programu w meczykach i te komentarze się pojawiały dotyczące dzieci. I momentami się zastanawiałem, czy nie czas stanąć i po prostu rzetelnie wszystkie przeczytać sobie, wyśmiać się i dopiero potem ruszyć w dalszą trasę. Bo no naprawdę było wysoko zdecydowanie, jeśli chodzi o te komentarze dzieciństwa. Masz jakiś wyróżniony taki? Oczywiście. Jarosław Komorniczak. Leszku, zapraszam w gości do mojego dzieciństwa. Budowałem wielki zamek z Lego, a potem, ponieważ na zamku w nocy palono ogniska, rozpalałem ognisko na zamku. Ten zapach palonych klocków o poranku. Także nie jestem jedynym piromanem. To ale mnie bardzo cieszy. Wiesz co, jak ja byłem w podstawówce, to mieliśmy w pewnym okresie na historii taki konkurs, żeby zrobić zamek samemu. Zamek, twierdzę i tak dalej. I pamiętam, że z rodzicami bardzo dużo czasu włożyliśmy w budowę na takiej styropianowej płycie zamku z zapałek, z drewienek różnych, trochę tam było papieru, no to była naprawdę taki biskupin, idealna makieta biskupina. No i tam inni też porobili takie zamki, przynieśliśmy wszyscy to do naszej podstawówki. No i oczywiście już było rozdanie nagród za to wszystko, oceny, każdy tam dostał. Ja mówię, kurczę, fajnie było jakiś przeprowadzić najazd na te zamki, mówię, coś odwalić. No i mówię, no nie, ja mojego zamku nie zniszczę. A ja mój tak. Wyszliśmy przed szkołę z zapałki, twierdza. Demolka jednak była zawsze największą radością. A pięknie się jarało, bo to i styropian, i zapałki, drewienka. Widzisz, a więc jednak ogień ma jest coś pierwotnego w ogniu. W dzieciństwie w kołysce zamiast smoczka miałem racę, tak się spokojnie, jeśli chodzi o pyromę. Absolutnie Kuba wierzy. A to jeszcze dodam, że teraz był Sylwester i tak parę dni przed Sylwestrem mówię, kurczę, fajnie wypadałoby kupić jakieś race na Sylwestra. Przecież mam rację. Jak mógłbym nie mieć racji w domu? Mam dużo racji w domu. Racza, krzyż i obrazek z papieża. W każdym szanującym się domu. Zapas cukru. Jakby wojna była. Mam zapasy z pandemii, z wszystkich fal. No, dużo mam zapasów. Emil Majszak też piroman, także ja naprawdę cieszę się. To jest bardzo subiektywny wybór, bo wybieram przede wszystkim te, których coś płonie. Też był grany motyw u Emila samolotu z papieru, natomiast tu mamy historię o efekcie domina, ponieważ rzucali je w opuszczonej fabryce. Czyli lepiej. Każdy miał wynieść z rodzinnego domu dezodorant taty i tam robili miotacze ognia, psikali z puszki i tak dalej. No i puścili ich wiele i nie posprzątali, tak? Po jakimś czasie od nich zajęła się sterta śmieci, od niej stara opona od traktora. My zobaczyliśmy to dopiero, gdy z nad fabryki zaczynał unosić się czarny dym, a my graliśmy piłkę przed budynkiem. Dla nas najśmieszniejszym widokiem był sąsiad, który zawiadomił straż pożarną, ale nim przyjechali wybiegł z domu w kapciach i konewką, żeby gasić kilkumetrowy płomień. To jest nagroda Herosa tamtych czasów. Ej. Tyle furtek się otworzyło, tyle wspomnień, ale to już może. Lecimy dalej, nie? Bo naprawdę okazji. Chcę dużo wymienić. Norbert Piastka. Jak miałem 4-5 lat, u dziadków we wsi była rodzinna impreza. W rodzinie było kilka dzieciaków w podobnym wieku co ja i zaczęliśmy się bawić chowanego. Jeden kuzyn postanowił się schować w beczce. Ta beczka była wypełniona smołą.
No i później, gdy znaleźli cały czarny, babcia w płacz i tak dalej. Natomiast chciałem wyróżnić, bo to jest naprawdę mistrz gry wchowanego. Nie tylko schował się w beczce, ale jeszcze w smole w tej beczce. No kurde, skubany wygrał. Wygrał to. Ajajaj. Dobrze, nie ułożył się na dachu, żeby go nie było widać w tej smole. Cholera jasna, nie wiem, kto to napisał. No to przeczytaj, trudno. Pewnego czerwcowego, bo tak screena zrobiłem źle. Czy ty jesteś w stanie to szybko znaleźć? A możesz nagrywamy tam? Nagrywamy na nasz telefon. To mogę ci dać to ewentualnie, jak chcesz. Dobra. A dzisiaj nie dość, że długi program, to jeszcze elementy podróżnicze. Ja nie mogę, ale słuchaj, się czytaj, a ja znajdę w takim układzie, czy to jest komentarz pewnego czerwcowego dnia, kiedy byłem uczniem gimnazjum. A tutaj możesz znaleźć, tu jest Los Camilos bodajże. Dobra, Los Camilos. Jak miałem ze 3 lata, to starsza siostra zabrała mnie na spacer w wózku. Ja znam ten komentarz. Kilkadziesiąt metrów od domu napadła nas banda tak zwanych wiejskich psów. Siostra uciekła, a mnie zostawiła. Całe szczęście pieski były przyjazne i tylko mnie wylizały, ale strachu trochę było. Podoba mi się ta reakcja siostry. No, was zostawiła, tak? Chociaż jedno przeżyje, prawda? Ale jest pierwsze, właśnie najważniejsze. Jak nie jesteś pewny, czy się uratujesz, no to nie ratuj. To ja czytam, a ty ja już mam. A masz, dobra. Jurek Killer. Pewnego czerwcowego dnia, kiedy byłem uczniem gimnazjum, wybraliśmy się z klasą na wycieczkę do Zakopanego. Wychowawczyni pozwoliła nam spędzić 2-3 godziny w ramach czasu wolnego na Krupówkach. Wraz z kilkoma kolegami poszliśmy na mechanicznego byka, żeby bić rekordy. Kto najdłużej wytrzyma na zakopiańskim rodeo? To naprawdę jest gruby sport. Ku mojemu nieszczęściu operatorem tego byka okazał się pijany góral. Ale ta historia naprawdę zmierza z Zymkiem, którego stan upojenia ani trochę nas nie zmartwił. Spadając z byka, ten uderzył mnie czołem w okolice skroni. Cudem przeżyłem, straciłem dużo krwi. Obudziłem się w zakopiańskim szpitalu na stole operacyjnym. Nad moją głową wisiał krzeż. W tle leciało You Can Dance i gadanie Michała Pieroga. Myślałem, że umarłem. Ajajajajaj. Nie, naprawdę. Wydaje mi się, że to jest cud, że tyle ludzi żyje w Polsce. Polska powinna mieć ludność na poziomie 15 milionów. Nikt z nas nie powinien przetrwać dzieciństwa. I tu jest chyba najbardziej lubiana historia, najczęściej lankowana. Janek. Pewnego dnia w przedszkolu pani uczyła nas o Układzie Słonecznym, a z racji tego, że za dzieciaka byłem bardzo grzecznym i nieśmiałym dzieckiem, nie chciałem jej przerywać. Pani odpowiadała nam po kolei o każdej z planek, gdy ja w międzyczasie toczyłem wewnętrzną walkę o to, czy zapytać ją o wyjście do toalety. Podczas omawiania warunków panujących na Marsie coś we mnie pękło i skończyło się na tym, że... Dosłownie w przenośni coś się zdarzyło. Gdybyśmy w okolicach Saturna, pani zorientowała się, że coś jest nie tak, gdy dzieci zaczęły się ode mnie odsuwać z racji na wszechobecny aromat. Jakby tego było mało, nie miałem. Zapłakany po incydencie, dostałem na pocieszenie batonika. I to jest bardzo miłe, na tym zamknijmy. Jest to trudna opowieść i solidaryzujemy się z tobą. Nieśmiałość jest naprawdę czymś bardzo ciężkim. Nikt, kto nie był nieśmiały, nie wie, jakie to jest ciężka sprawa. To jest też historia, która bardzo mi się podobała, już ostatnia. Damian Jurdeczka. Znaczy wiele mi się podobało, na wszystkie odpiszę, ale ostatnia, którą przeczytamy. Damian Jurdeczka. Kiedy szliśmy z kolegami przez wieś i jechał bus, rzucałem jarzębiną w niego. Pech chciał, że raz trafiłem chłopowi przez okno. Cofnął się i pyta mnie, czy bym się zastanowił nad sobą. Moim argumentem było, że przepraszam pana, ale pomyliłem pana z moim tatą. Czasem zastanawiam się, jak chłop musiał mieć w głowie, jeśli uznał, że mówię prawdę. Co, że w ojcach jedziesz samochodem, to rzucasz tak? Jarzębino. Tak. Rzeczywiście, ten człowiek musi się do dziś zastanawiać, jaką patologię spotkał, że małe dziecko, widząc swojego ojca jadącego samochodem, rzuca w niego przedmiotami. Ale to też generalnie osobny wątek. Najgłupsze zaimprowizowane wymówki. Ktoś zaczął nagrywać tak, ja tylko tutaj właśnie zakładam sobie szklankę na kapelu. Tak. Różne takie rzeczy się zdarzały w życiu. Osąd dzieciństwa. Jak je przetrwaliśmy? Jak w ogóle dało się przetrwać dzieciństwo? To jest niebywałe. Trzeba to kiedyś zrobić. Sprawda. Jak możliwe, że tyle osób przeżyło w Polsce? Wrócimy pewnie do tematu. Na dzisiaj tyle. Przepraszamy, że tak długo w niedzielę Barcelowianka. W niedzielę wraca Tetryk. Możemy zapowiedzieć. Tetryk menedżer. Barcelowianka. Barcelowianka będzie na pewno dla nas fajnie, bo się śmialiśmy dużo. No wy pewnie jesteście zażenowani, no ale trudno. Tym razem się zdecydujemy. Piszcie w komentarzach pod Barcelowianką, co wam się ewentualnie nie tego, to wtedy postaramy się to naprawić. Dajcie szansę. Obejrzyjcie. Do tego was namawiamy. Niedziela, 10 rano. Nowy Tetryce menadżer, Barcelowianka. Dajcie szansę i dajcie znać, co sądzicie. Raz jeszcze przepraszam, że tak długo dzisiaj was... Za co ty przepraszasz? Mieliśmy nieraz odcinki dwugodzinne, mieliśmy nawet 3,5-godzinne. I też wtedy przepraszałem. To ja przepraszałem. I dziękujemy wam, że spędziliście ten czas z nami. Dozo, trzymajcie się. Kogoś powinniśmy pozdrowić? Pozdrawiamy Jacka, co to chodzi, Piotrkowska 89, Mateusza, który nas ośrodził, ale nam pomaga. Tak jest, bo niezmiennie nas wspierają bardzo mocno. Trzymajcie się.
Do zobaczenia, cześć. Cześć.